Jeśli wspomnę Wam o statku, który lekko uszkodzony odnaleziono na pełnym morzu, a po załodze i pasażerach nie było śladu, to pierwszym skojarzeniem najpewniej będzie historia XIX-wiecznej brygantyny Mary Celeste. Będzie to skojarzenie bardzo trafne i choć historia, którą Wam dzisiaj opowiem, będzie dotyczyć innego statku, to ze względu na ogromne podobieństwa Envy Hoita jest nazywana Mary Celeste Południowego Pacyfiku. Na początek jak zwykle kilka spraw organizacyjnych. Tradycyjnie w opisie filmu znajdziecie informacje skąd pochodzą przytaczane przeze mnie materiały. Również w opisie znajdują się odnośniki do poszczególnych sekcji filmu. Polecam użyć ich, żeby móc odnaleźć interesujący was fragment lub miejsce, w którym skończyliście oglądać poprzednim razem. Druga sprawa to fakt, że o żegludze i statkach wiem bardzo niewiele. Dlatego też, jeśli chodzi o terminologię czy fachowe słownictwo, muszę bazować się na znalezionych opracowaniach. Jeżeli występują w nich błędy, nie będę w stanie ich wychwycić. Jeżeli takowe błędy się pojawią, proszę o korektę w komentarzach. Duża część informacji pochodzi z książki Davida Wrighta Hoita Solving the Mystery. Jest to książka bardzo niszowa, tak bardzo, że jedyna biblioteka, która ją wypożycza, znajduje się w Wellington w Nowej Zelandii. Zdobycie jej nawet w formie e-booka było karkołomnym wyczynem, i gdyby nie patroni wspierający serię finansowo, mój portfel znacząco by ucierpiał. Czemu o tym wspominam? David Wright zawarł w swojej książce tak dużą ilość informacji, niedostępnych gdziekolwiek indziej, że w zasadzie mogę tylko uwierzyć mu na słowo. Nie oznacza to jednak, że nie próbowałem weryfikować poruszanych przez niego kwestii. Olbrzymia ilość informacji z innych źródeł pokrywa się z tymi z książki. Sami autor wydaje się dość ostrożny w swoich osądach i nie trzyma się kurczowo jednej wersji, a raczej próbuje przedstawić jak najwięcej możliwych informacji, zaś sama publikacja raczej nie była krytykowana. Z tego powodu uznałem książkę Hoita Solving the Mystery za wiarygodne źródło. Jeżeli jednak ktoś z Was dysponuje innymi informacjami, piszcie śmiało w komentarzach. Kolejna kwestia słownikowa. Wiem, że w języku polskim jest różnica znaczeniowa między statkiem i okrętem. Ponieważ jednak w tej historii nie gra to żadnej roli, to aby uniknąć nadmiaru powtórzeń, pozwolę sobie używać tych słów zamiennie. No i chyba ostatnia kwestia językowa. Opisywana historia ma miejsce na południowym Pacyfiku. Na takim końcu świata nawet angielski brzmi inaczej niż ten znany nam, a o całkowicie nam obcych językach lokalnych nawet nie wspomnę. Stąd też prawdopodobnie pojawią się w filmie jakieś błędy w wymowie jakichś nazw czy nazwisk. Z góry za nie przepraszam. Skoro formalności mamy już za sobą, pozwólcie, że najpierw przedstawię wam historię w skrócie. 3 października 1955 roku o 5 rano MV Hoita pod dowództwem kapitana Tomasa Millera opuściła samoański port Apia. Kierując się na północ w stronę wysp Tokelau, na pokładzie znajdowało się 25 osób, kapitan, 15 marynarzy i 9 pasażerów, a także około 4 ton ładunku, głównie leków, jedzenia, drewna oraz pustych beczek. Statek wyruszył z jednodniowym opóźnieniem, spowodowanym awarią jednego z dwóch silników. Nie udało się go jednak naprawić na czas i hoita wyruszyła w rejs ze sprawnym tylko jednym silnikiem. Trasa wraz z rozładunkiem na Tokelau powinna zająć około 40 godzin. 6 października na Samoa otrzymano jednak wiadomość, że Hoita wciąż do Tokelau nie dotarła. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, które nie przyniosły żadnego rezultatu. Nie udało się odnaleźć łodzi ratunkowych, plamy paliwa, ani nie odebrano sygnału SOS, co mogłoby sugerować, że statek zatonął. Samego statku też nie udało się znaleźć. Gdy już stracono nadzieję na rozwiązanie tej zagadki, po miesiącu statek odnalazł się ponad tysiąc kilometrów na zachód od miejsca, gdzie zaginął. To, co odkryto na jego pokładzie, wprawiało w zdumienie. Chojta była uszkodzona i bardzo przechylona. Okna były powybijane, a mostek kapitański częściowo strzaskany i przykryty płótnem. Z ładowni zniknął cały ładunek, za wyjątkiem pustych beczek. Rura, którą płynęła woda chłodząca silnik, pękła i częściowo zalała maszynownię. Silnik przykryto materacami. Na podłodze odkryto też niepodłączoną pompę, torbę lekarską wypełnioną zakrwawionymi bandażami, a także sporo zapasów jedzenia i wody pitnej. Brakowało za to dziennika pokładowego, sekstansu, broni kapitana, a także kamizelek ratunkowych i trzech szalup. Wszystkie elektryczne zegary na pokładzie zatrzymały się na godzinie 10.25. Eksperci ustalili, że uszkodzenia Hoity nie groziły zatonięciem, a po analizie zawartości baku stwierdzono, że do portu docelowego zabrakło jej zaledwie 80 km. Załoga statku składała się z 16 marynarzy. Powinni oni byli wiedzieć, że nie ma potrzeby uciekać w pośpiechu z pokładu. Tymczasem wszystko wskazuje, że dokładnie to miało miejsce i wszyscy postanowili uciec na nieprzygotowanych do pomieszczenia takiej ilości osób w szalupach. Co zmusiło tych ludzi do tak desperackiego ruchu? Co spowodowało zniszczenie na statku? Co stało się z ładunkiem? Na te pytania nie ma odpowiedzi do dzisiaj. Sam statek zaś nabawił się opinii nawiedzonego i kolejnym właścicielom nie przyniósł szczęścia. Uszkodzony i mający fatalną reputację, został porzucony. Nadające się do czegokolwiek wyposażenie zostało zdemontowane, zaś sam kadłub niszczał i rozpadał się aż do późnych lat 70., gdy zniknął już zupełnie. Można więc powiedzieć, że statek spotkał dość smutny i ponury koniec. Co zaś stało się z jego załogą i pasażerami? No tego oczywiście nie wiemy, ale możemy rozważyć kilka możliwości. Zanim jednak do tego przejdziemy, musimy przeanalizować całą historię tak dokładnie, jak to możliwe. Wróćmy zatem jeszcze raz do początku. Statek został zbudowany w 1931 roku w Los Angeles przez Wilmington Boatworks jako luksusowy jacht dla reżysera Rolanda Westa. Miał dębową ramę, a poszycie wykonane było z dwucalowych cedrowych desek. Mierzył dokładnie 69 stóp, czyli 21 metrów długości, był szeroki na 17 stóp, czyli 5,2 metra i miał 7 stóp i 6 cali, czyli 2,30 m zanurzenia. Ładowność statku wynosiła około 70 ton rejestrowych. Na jachcie znajdowały się również zbiorniki na 9500 litrów wody i 11400 litrów oleju napędowego. West nazwał statek Hoita na cześć swojej żony Jewel Carmen. Jej imię oznacza dosłownie klejnot, zaś Hoita to zdrobnienie od hiszpańskiego słowa hoja, znaczącego, no cóż, klejnot. Nazwa ta pozostała ze statkiem do końca, szybko jednak przy wielokrotnej zmianie właścicieli zapomniano o jej hiszpańskim pochodzeniu i wymawiano ją z angielska Joita. Po zaginięciu jej załogi wiele osób zwracało uwagę na ironię, że statek, na którym wydarzyła się niewytłumaczona tragedia, ma w swojej nazwie słowo Joy, czyli radość. Ja pozwolę sobie pozostać przy oryginalnej wymowie nazwy, nawet jeżeli stosowali ją jedynie pierwsi właściciele Jachtu. West był właścicielem klejnociku przez 5 lat, do roku 1936, kiedy to statek został przez niego sprzedany. Nowym właścicielem został Milton I. E. Beacon, lub Bacon. Z nowym właścicielem Hoita odbyła liczne podróże do Meksyku, a także na międzynarodową wystawę Golden Gate w latach 1939 i 1940. Podczas części z tych wojaży kapitanem był Chester Mills. W październiku 1941 roku, tuż przed atakiem na Pearl Harbor, hoita została przejęta przez amerykańską marynarkę wojenną. Została przerzucona na Hawaje, gdzie wyposażono ją jako łódź patrolową Yard, oznaczoną jako YP-108. Służyła na Hawajach do końca wojny. Podczas służby w 1943 roku osiadła na Mieliźnie w pobliżu wyspy Lanai i została poważnie uszkodzona. Większość właścicieli uznałaby, że remont statku w takim stanie jest całkowicie nieopłacalny. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych potrzebowała jednak wszystkich dostępnych jednostek pływających i dysponowała w zasadzie nieograniczonym budżetem, więc hojita została naprawiona. Wymieniono większość poszycia dolnej części kadłuba. Przy okazji remontu wymieniono rury, ale ze względu na wojenne niedobory surowców, zamiast miedzianych i mosiężnych zastosowano wykonane z ocynkowanej stali. Po zakończeniu wojny marynarka nie potrzebowała już tak wielu statków, więc w 1946 roku zdemontowano wojskowe wyposażenie i zacumowano statek w Honolulu. Dwa lata później Hoita została sprzedana firmie Lewis Brothers. W tym momencie przystosowano statek do przewożenia ładunku wymagającego warunków chłodniczych. Zamontowano sprzęt chłodniczy oraz obito ładownie warstwą korka. Z czasów remontu zachowały się również dokumenty świadczące, że hoita była wyposażona w dwa silniki Diesla Grey Marine zapewniające 225 koni mechanicznych każdy, a także dodatkowe dwa wyprodukowane przez General Motors zasilające dwa 20 kilowatowe generatory, dostarczające prąd 120-V instalacji elektrycznej. Mimo całego nowego sprzętu, Hoita nie przynosiła spodziewanych zysków, została więc sprzedana. W 1950 roku właścicielem statku został William Tavares, jednak używał go rzadko, więc już dwa lata później sprzedał go za 17 tysięcy dolarów doktor Katarin Luomali, profesorowi Uniwersytetu Hawajskiego. Ona z kolei wynajęła łódź Thomasowi H. Millerowi, swojemu... przyjacielowi? Partnerowi? Tą kwestią zajmiemy się za momencik. W każdym razie, Miller został kapitanem Hoity i używał jej jako łodzi handlowej i czarterowej. Był on człowiekiem o skomplikowanym życiorysie i charakterze, a ponieważ w tej historii odgrywa bardzo ważną rolę, pozwólcie, że Wam go teraz bliżej przedstawię. Thomas Henry Dusty Miller urodził się 29 grudnia 1913 roku w Cardiff. Od młodości związany był z morzem. Do wybuchu wojny wielokrotnie służył na statkach towarowych. Podczas wojny służył w Królewskiej Ochotniczej Rezerwie Marynarki, jako czasowo pełniący obowiązki podporucznika od stycznia 1943 roku do maja 1947, pracując na przynajmniej 10 statkach w różnych częściach świata, w tym w Jemenie, Kenii, Południowej Afryce i Singapurze. Nie ma dowodu w jego aktach, jakoby kiedykolwiek otrzymał stopień komandora podporucznika, co często jest mu przypisywane, prawdopodobnie na podstawie jego własnych słów. Ożenił się z kobietą imieniem Ismay Beatrice i doczekali się dwójki dzieci, Barbary urodzonej w 1942 roku i Iana urodzonego w 1947 roku. W 1948 pod pretekstem emigracji do Nowej Zelandii przeniósł się na Pacyfik, ale nigdy nie ściągnął rodziny do siebie. W podróży z Wielkiej Brytanii spotkał wysoko postawionego oficjela z Komisji Południowo-Pacyficznej w Sydney i w rezultacie administracja w Taraue zaangażowała go jako kapitana na pokładzie rządowych statków handlowych na Wyspach Gilberta i Lagunowych. Kataryn Lomala przybyła do Taraue z Honolulu, aby badać zwyczaje Gilbertańczyków. Kapitan Miller dostarczył ją na odległy atol, gdzie zbierała materiał do swojej pracy antropologicznej. Musiała wytworzyć się wówczas między nimi silna więź, bo gdy dr Lomala opuściła wyspy Gilberta i Lagunowe, Miller nie odnowił kontraktu w Taraue, tylko podążył za nią do Honolulu. Trudno dokładnie stwierdzić, jakie łączyły ich relacje, ale wszystko wskazuje na to, że natura Millera, która w zasadzie doprowadziła do rozpadu jego małżeństwa, wpłynęła i na jego nowy związek. Jakkolwiek twierdził, że Katarzyna jest jego narzeczoną i pobiorą się, gdy tylko sfinansuje swój rozwód, w rzeczywistości niewiele czasu spędzał ze swoją partnerką. Pozostaje niejasne, co przyciągnęło do siebie takich pozornie nieprawdopodobnych partnerów. Główną ambicją Millera było dowodzenie na własnym statku, i trudno się oprzeć podejrzeniu, że jakaś część uroku Lomali polegała na jej chęci i możliwości pozyskania dla niego łodzi. Wydaje się, że w swojej znacznej szczodrości uczyniła właśnie to. Gdy tylko kupiła hoite we wrześniu 1952 roku, natychmiast wynajęła ją Millerowi. On zaś błyskawicznie założył firmę Phoenix Island Fisheries. Nie ma żadnych dowodów na to, aby Miller był współwłaścicielem statku. Można za to zdecydowanie stwierdzić, że to on używał łodzi. Większość z kolejnych trzech lat spędził żeglując na hoicie, odbywając m.in. kilka wypraw rybackich w okolice wyspy Canton. Od momentu, gdy w kwietniu 1954 roku opuścił po raz ostatni Hawaje, prawdopodobnie nie widział się już z Katarzyną Lomalą. Joan Rind, która od 1954 roku zdążyła dobrze poznać Millera i od czasu do czasu chodziła z nim na potańcówki, Twierdziła, że nigdy jej o Luomali nawet nie wspomniał. Z kolei Jack Thornton zeznał, że Miller nie miał oporów przed flirtowaniem z wieloma kobietami na wyspach Gilberta. Być może Luomali pasowało trzymanie Millera na dystans, choć nie wiadomo jaki miała stosunek do ich związku ani jego przyszłości. Z pewnością wiedziała, że Miller nie jest typem domatora i nie będzie ona w stanie zatrzymać go na stałe w domu. Luomala miała 40 lat, gdy się poznali i 48, gdy Miller zaginął. Zdaje się, że żadne z nich nie było zainteresowane posiadaniem wspólnych dzieci. Miller był przystojnym i czarującym mężczyzną. Możliwe więc, że pełnił w jej cichym i ułożonym życiu rolę romantycznej przygody. W reedycji jej książki Voices on the Wind z 1986 roku, wydanej pierwotnie w rok po zaginięciu Hoity, zamieściła podziękowanie dedykowane... Kapitanowi T.H. Millerowi, którego lektura i krytyka niektórych rozdziałów pomogła uczynić je lepszymi do czytania. Taka dedykacja mogłaby sugerować, że ich relacja nie była tak jednostronna, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka i Miller jednak dawał coś też od siebie. 29 listopada 1955 roku Luomala zapytana w Honolulu przez Straż Przybrzeżną Stanów Zjednoczonych o Millera odpowiedziała. Mam pełną ufność w kapitanie Millerze jako marynarzu. Zaciągnął się w czasie wojny, kiedy tylko wybuchła, a później dzięki jego umiejętnościom i bohaterskim okolicznościom został rekomendowany jako oficer i służył w sekcji ratowniczej jako komandor-podporucznik. W rzeczywistości Miller dołączył do Królewskiej Ochotniczej Rezerwy Marynarki dopiero w 1943 i nie ma żadnych dowodów, że dorobił się stopnia komandora-podporucznika. Wiemy już mniej więcej, jak wyglądało życie prywatne kapitana oraz jak jego umiejętności oceniała jego partnerka. Jak zaś na ten temat wypowiadali się inni? Większość ludzi, znających Millera, zgodnie twierdziła, że był niezwykle zdolnym marynarzem. Członkowie komisji śledczej badającej sprawę Hoity przyznali później, że wszystkie dowody wskazują, że Miller był wysoce kompetentnym kapitanem. Peter Plowman, Australijczyk, który został członkiem Zgromadzenia Ustawodawczego oraz Rady Wykonawczej Zachodniego Samoa i sam był doświadczonym żeglarzem, twierdził. Podczas wielu weekendów, które spędziliśmy razem w moim domu, przekonałem się, że Miller był dobrym marynarzem. Jack Thornton wyraził swoje uznanie dla wyjątkowych umiejętności nawigacyjnych Millera, a także podkreślił jego szybkie myślenie, spokojną ocenę zagrożenia i dogłębną znajomość lokalnych warunków. Kiedy mieszkaniec wysp Gilberta został wyrzucony za burtę podczas rejsu w pobliżu wyspy Canton, Dusty dowiedział się o wypadku może 5 minut po tym, jak Gilbertańczyk wyleciał za burtę, zawrócił statek, oszacował dryfowanie rozbitka i skierował się bezbłędnie we właściwe miejsce, co Gilbertańczycy uważali za cudowne ocalenie. W artykule opublikowanym w wiving Post w Wellington 11 listopada 1955 roku Thornton cytował swój własny pamiętnik pisany na hoicie podczas podróży z Millerem. Dziś rano nad Tknęliśmy się na północne szkwały, powszechne w tych wodach o tej porze roku, kiedy to zrywają się w sile wichury z czystego, błękitnego nieba. Po południu, kiedy byłem na warcie na moście z pierwszym oficerem, czarno-granatowe masy, jak siniak na niebie przed nami, pojawiły się tak groźne, że czak Simpson, pierwszy oficer, wysłał mnie do sterówki, żebym poderwał kapitana. Dobrze zorientowany w znakach pogodowych, na tych szerokościach geograficznych, kapitan tylko podniósł się na jednym łokciu, spojrzał na chmurę, zamruczał. – Niech płynie prosto na nią! – opadł z powrotem na pryczej i kontynuował swoją siestę. Rada Millera, choć pozornie lekceważąca niebezpieczeństwo, okazała się słuszna. Statek przebył szkwał całkiem bezpiecznie. Jeśli chodzi więc o umiejętności kapitana Millera, raczej nie można mieć wątpliwości. Wszystko wskazuje na to, że był zdolnym i doświadczonym marynarzem. Jeśli zaś chodzi o jego charakter... no cóż, to już temat nieco bardziej kontrowersyjny. Robin Mogan przeanalizował wiele opinii na temat Miller'a. Z nich wyłaniał się obraz człowieka twardego, odważnego i wesołego zawadiaki, bezbłędnego w swoich osądach, choć chwilami przesadnie optymistycznego, dobrego, choć czasem zbyt surowego marynarza. Oprócz tego, Miller lubił dobrze i dużo wypić na lądzie, ale na morzu nigdy nie tknął ani kropi alkoholu, jaki również nie pozwalał na to swojej załodze. Był człowiekiem wręcz ekstremalnie atrakcyjnym dla kobiet i który kochał je w nieco bezduszny sposób. Lubił bary i męskie towarzystwo. Thornton przyznał w opublikowanym artykule, że. Dusty bywał uparty. Bardzo słusznie miał nieograniczoną wiarę w swój mocny statek, ale jak wszyscy zawodowi rybacy dalekomorscy, był ryzykantem. Douglas Mackenzie, który żeglował z Millerem w 1948 roku, opisuje go jako bystrego, pogodnego, optymistycznego, ale i zarozumiałego. Miał wysokie mniemanie o sobie i był na dodatek niebezpiecznie prawdopodobnie drażliwy. Z kolei Pulu Lewao, który pracował na Hoicie przez część 1955 roku, przedstawił dużo bardziej krytyczną opinię na temat kapitana Millera. Z goryczą opisał, że Miller lekceważył i zaniedbywał dobro swojej załogi. Przypisywał również Millerowi pewną niebezpieczną zabawę z bronią. Bardzo dobrze pamiętam jeden wieczór, kiedy w kajucie, w której tylko on sypiał, bawił się w tę swoją grę. Obracał dwoma rewolwerami w dłoniach i kiedy ktoś do niego przyszedł, kapitan trzymał palec na spuście. Albert Wendt słusznie twierdził, że istniały bardziej taktowne sposoby pokazania, kto rządzi. Pulu wyraził się nawet o mile, Uważam, że ten człowiek był zły. Okesinwa Owasa, który również pływał na Hoicie w 1955 roku, potwierdza, że Miller regularnie lekceważył dobro członków załogi i rybaków, którzy z nim pracowali. Podobnie jak Pulu, Okesina uderzył fakt, że Miller upierał się gotować i jeść samotnie, w odosobnieniu. Zapadło mu to w pamięć tak bardzo, że w rozmowie po 45 latach wciąż podkreślał ten fakt. Dodał również, że Miller nie miał pojęcia o rybołówstwie. Millerowi bez wątpienia zależało bardziej na byciu kapitanem niż na byciu rybakiem, ale opłacalność działalności Hoity zależała głównie od jej roli jako łodzi rybackiej. Jeśli O'Kessin ma rację, to gdyby Miller był rozsądny, powinien poszerzać swoją wiedzę na temat połowów, a wszystko wskazuje, że albo tego nie robił, albo szło mu to bardzo opornie. Loimata i i zgadza się, że wielu mężczyzn z Tokelau, którzy pracowali dla Millera, oceniało go jako niedbałego i surowego pracodawcę. Możliwe, że to, co Miller uważał za odpowiednią surowość, zostało zinterpretowane przez któregoś z członków załogi jako nieadekwatne. Wyraźnie widać jednak, że doszło tu do poważnego nieporozumienia i Miller mógł, a nawet powinien był zrobić coś, aby to rozwiązać. Społeczeństwo Tokelau kładzie nacisk na współpracę. Mieszkańcy Tokelau uważają, że najważniejszym zadaniem pracodawcy lub jakiegokolwiek innego przywódcy jest dbałość o dobro swoich podwładnych. Wszystko wskazuje na to, że Miller, mimo prawdopodobnie dobrej znajomości lokalnego podejścia i zwyczajów, nie zrobił nic, aby nagiąć swoje zachowanie, aby lepiej wpasować się w kulturę ludzi, których zatrudniał. Trzeba też przyznać, że w 1955 roku blask Millera zaczął już przygasać. Teraz w wieku niemal 42 lat do studiowania map potrzebował okularów, a w niedługim czasie zmuszony został do usunięcia 28 zębów. Przedsięwzięcia rybackie, które stanowiły główny filar działalności hoity, były w większości nieudane, a na początku 1955 roku nie udało mu się sprzedać ładunku mrożonych ryb. Interes szedł na tyle kiepsko, że ponoć hoita opuściła amerykańskie samo zadłużona i bez uiszczenia opłat portowych. Przez to władze wstrzymały wydanie niektórych dokumentów statku. Następnie Miller zakotwiczył łódź w porcie Apia, nie wiedząc za bardzo co dalej robić. Nie było go już stać na wyprawienie łodzi w morze, a nawet na jej właściwą konserwację. Większość z 1955 roku spędził w Apii, żyjąc w znacznej biedzie. Duma nie pozwalała mu jednak powiedzieć tego narzeczonej. Katarin Lomala z pewnością by mu pomogła, gdyby o to poprosił. Sama przecież kupiła mu łódź. Honor jednak nie pozwolił mu prosić o pomoc. Kiedy mógł, jadł posiłki z przyjaciółmi, takimi jak Peter Plowman. Na co dzień jednak było mu ciężko. Jak sam przyznał, zdarzało mu się być zmuszonym przeżyć dwa dni o jednym małym bochenku chleba. Mimo tych wszystkich niedogodności, czuł się tak związany z morzem, że starał się każdą noc spędzać na pokładzie swojej łodzi. Poznawszy te wszystkie fakty, trudno jednoznacznie ocenić Dustiego Millera, a jego osobowość mogła mieć wielki wpływ na przebieg feralnego rejsu. Thornton stwierdził, że Miller był najciekawszą i najbardziej zastanawiającą ze wszystkich postaci, które spotkał na Pacyfiku. A jak mówił, spotkał większość z nich. Podsumowując temat kapitana, mam nie lada zagwozdkę w ocenie jego osoby. W zależności od kierunku, z którego na niego spojrzymy, możemy dojść do skrajnie różnych wniosków. Możemy uznać, że był wrednym egoistą, skupionym tylko na sobie. Porzucił rodzinę, udał się na antypody, gdzie wykorzystał inną kobietę, obiecując jej złote góry, a gdy już otrzymał od niej statek, odciął się od niej zupełnie. Oszukiwał ludzi, kłamiąc co do swojej przeszłości. Był nieobliczalny, popisywał się bronią i za nic miał lokalne obyczaje i sposób życia. Wymagał on od innych, aby dostosowywali się do niego, a nie myśląc dać coś od siebie. Możemy też spojrzeć na niego jako niepokornego romantyka, niespokojną duszę dążącą do realizacji swoich marzeń. Porzuca spokojne życie, aby rozpocząć je na nowo, na swoich warunkach. Na drugim końcu świata spotyka kobietę, która w końcu go rozumie i akceptuje takiego, jakim jest. Wiedząc, jak wielkim jest to jego marzeniem, kupuje dla ukochanego statek i pozwala mu zostać jego kapitanem, wiedząc, że przez to będzie go widywać sporadycznie. Hoita staje się oczkiem w głowie kapitana Millera, który woli cierpieć głód i biedę niż pomyśleć o sprzedaży statku. Choć koloryzował swoją przeszłość, bez wątpienia był świetnym marynarzem o wielkiej wiedzy i morskiej intuicji. Nieco nie przystający charakterem do wyspiarskiego otoczenia amerykański kowboj, który zamienił konia na statek handlowy. Która wersja jest bliższa rzeczywistości? Prawdopodobnie prawda leży gdzieś po środku, a skomplikowany charakter Millera mógł mieć spory wpływ na przebieg wydarzeń. Zanim jednak przejdziemy do omówienia innych ludzi przebywających na statku, skupimy się na pewnej istotnej dla historii osobie – Rogerze Perlesie. Roger Derek Perles, choć wśród rodziny i znajomych znany był jako Pit, urodził się w Wakefield 23 maja 1925 roku. W marcu 1955 roku został naczelnikiem dystryktu wysp Tokelau. Robin Mogham nieco się pomylił, nazywając go entuzjastycznym oficerem okręgowym świeżo z Nowej Zelandii. W rzeczywistości Perles zdążył już zdobyć tytuł magistra Uniwersytetu w Otago, spędzić nieco czasu w Oksfordzie, pod koniec II Wojny Światowej przebywał w Japonii z J-Force oraz zajmował inne stanowiska administracyjne, w tym jedno aż w Nigerii. W 1951 roku ożenił się z Winsome Tregoning. Para miała syna Roda, urodzonego w styczniu 1953 roku. Spodziewali się też drugiego dziecka na początku 1956. Wydaje się, że opinia Mogama jest prawdopodobnie sprawiedliwym opisem jednej strony charakteru Pita. Przechadzający się po Samoa, tworzący nowe teorie i świetlane plany na wdrażanie tych teorii. Ciągle energetyczny, chętny, czasami nietaktowny w swoim entuzjazmie, czasami sprawiający wrażenie wyniosłego. Innymi słowy, podobnie jak wielu młodych mężczyzn na odpowiedzialnych stanowiskach, mógł czasami być przesadnie gorliwy czy odważny w swoich działaniach. Perles miał też inne strony. Loimata mówił, że Pitt był postrzegany na Wyspach Toklau jako powiew świeżości w porównaniu do poprzednich administratorów. Perles awansował ojca Loimaty z posterunkowego na sierżanta i ten gest spotkał się ze sporym uznaniem. Jego poczucie humoru i tolerancyjna postawa była bardzo ceniona na Wyspach. Thornton, który nie miał powodu, aby nieobiektywnie chwalić Perlesa i którego w ogóle było trudno zachwycić. Nazwał go człowiekiem najsilniej kierującym się szczytnymi zasadami, jakiego kiedykolwiek spotkał na Pacyfiku. W artykule opublikowanym w styczniu 1956 roku Thornton dodał Miałem o nim wysokie mniemanie. Był to szczupły, nieco poniżej przeciętnego wzrostu, niezwykle wrażliwy człowiek, w którym było więcej niż trochę artysty. Podczas pobytu w Api, na Samoa, Perles poczuł się sfrustrowany brakiem regularnego i odpowiedniego transportu na wyspy, za które był teraz odpowiedzialny. Trzy atole Tokelau leżą w odległości wielu mil od siebie, a najbliższy z nich, Fakaofo, znajduje się około 300 mil od Api. New Zealand Reparation Estates podejmowała okazjonalne rejsy promowe z Samoa do Tokelau. Perles uważał jednak tę usługę za dosyć zawodną i chętnie zorganizowałby alternatywną linię dostaw towarów i ludzi na swoje wyspy. Dzięki temu zwiększyłaby się regularność i komfort dostaw, a także, a może przede wszystkim, to Perles miałby nad nimi kontrolę. Jednym z jego argumentów było, że amerykański statek Manuatel czarterowany przez New Zealand Reparation Estates był niedostępny. Wprawdzie była to niedostępność tylko chwilowa, ale ukazywała problem i fakt, że znalezienie alternatywy może być bardzo korzystne. Tymczasem 29 marca 1955 roku Dusty Miller uzyskał zgodę władz na prywatną wyprawę rybacką do Tokelau na Hoicie. Chętny do dokonania inspekcji zarówno swoich wysp, jak i statku Perles zaaranżował towarzyszenie Millerowi w podróży. Był to pierwszy raz, gdy Miller dotarł do Tokelau, a także pierwszy, gdy dopłynęła tam hoita. Rejs ten obejmował nie tylko rejs z Api na Tokelau tam i z powrotem, ale także podróże pomiędzy wszystkimi trzema atolami Tokelau oraz dwie wizyty na Oloheze, geograficznie blisko Tokelau, ale politycznie w części amerykańskiego Samoa, a także zwane jako Wyspa Swains. W załodze tego rejsu znajdowało się pięciu mężczyzn, którzy później towarzyszyli Dastiemu podczas feralnego rejsu w październiku. Byli to Charles Simpson, Tekoko, Tanini, Tuhaga Elekana i Mose Peleti. Na czas kwietniowej wycieczki na pokładzie znaleźli się również Okesin Waowasa z Fakaofo, który był kucharzem, finał Tanu Zatafu, inżynier Robert Sutherland i Jack Thornton. Podróż trwała miesiąc, od 1 kwietnia do 1 maja 1955 roku. Najpierw udali się do Atafu, najbardziej na północ wysuniętego atolu Tokelau, gdzie zostali powitani przez lokalnych mieszkańców, którzy wypłynęli im naprzeciw w kajakach, aby powitać nowego naczelnika dystryktu podczas jego pierwszej wizyty. Okasinwa Owasa opowiadał, że mile zirytowała rutyna spędzania czasu na atolu. W dzień gra w krykieta, w nocy biesiady i zabawy. Podczas pobytu tutaj finał Tanu opuścił Łódź lub został zwolniony przez Millera. Powodem była odmowa opuszczenia przez finał uroczystości odbywających się na brzegu. Kolejnym celem było Nukunonu, a następnie Fakaofo. Tutaj Roger Perles i załoga stąd pochodząca, Okesin, Tuhaga i Mose, pozostali przez kilka dni, prawdopodobnie rysując mapy nowej osady w Fenua Fala. Tymczasem kilku innych mężczyzn z Fakaofo, Fuli Fati, Matajo i Pulu Lewao, dołączyło do Hoity na wycieczkę do Olohegi. Następnie łódź powróciła do Fakaofo, aby odebrać Perlesa i pierwotną załogę, a potem odwiedziła ponownie Olohegę w drodze powrotnej do Api. Na jednym z przystanków w Olohedze do załogi dołączył Penaja, miał on również popłynąć w październikową podróż Hoity. Jack Thornton udał się na wycieczkę rybacką, ponieważ niedawno porzucił swoją obecną pracę w gazecie i chciał zobaczyć wyspy Tokelau. Później napisał kilka obszernych sprawozdań z jego przeżyć, które stanowią najpełniejszy przewodnik po wydarzeniach z podróży. Perles i Thornton, aby podróżować na Hoicie, musieli zastosować pewien kruczek prawny. Na tym etapie kapitan Miller przestrzegał zakazu zabraniającego mu zabierać na Hoitę pasażerów. Zatrudnili się oni oficjalnie na statku na stanowisku Supercargo. Ich obowiązkiem było doglądanie bezpieczeństwa przewożonego ładunku. I tylko tyle. Poza tym mogli robić co chcieli. Co ciekawe, Thornton w jednym z artykułów twierdził, że Perles został wpisany na listę załogi na wniosek wysokiego komisarza. Nie można temu zaprzeczyć, ponieważ po ich rejsie miał miejsce oficjalny protest prokuratora generalnego wschodniego Samoa przeciw wylądowaniu obcego w Olochedze. Perles kontrolował warunki życia pracowników Stokela przewożonych tam do pracy, po czym napisał z inspekcji raport. To najwyraźniej było nie w smak prokuratorowi generalnemu Samoa wschodniego. W oficjalnych aktach jednak ani śladu po takim uzasadnieniu. Jest za to inne, prostsze, tym bardziej, że po owym domniemanym raporcie nie ma dziś śladu. Wyspy Swains, na które dotarli, należą administracyjnie właśnie do samoa amerykańskiego. A z władzami tegoż Miller miał już zatargi i nie był na ich terenie mile widziany. Patrząc natomiast z punktu rybackiej opłacalności rejsu, ten był fiaskiem. Udało się wprawdzie złowić kilka rekinów, ale nie było to coś, co mogło w jakikolwiek sposób zakwalifikować rejs do kategorii opłacalnych. Co istotne, dzięki temu rejsowi i skrupulatności notatek Tontona możemy poznać wiele ciekawych szczegółów dotyczących statku, ale i ogólnych nastrojów na pokładzie. Dowiadujemy się na przykład, że mieszkańcy Tokelau i wysp Gilberta darzyli się głęboką niechęcią. Nie dochodziło wprawdzie do aktów przemocy, ale napięcie było wyraźnie wyczuwalne. Oprócz tego Tokelałanie uważali Gilbertańczyków za wrogich, a także podejrzewali, że kapitan Miller z nimi trzyma. Brzmi to sensownie, biorąc pod uwagę, że Miller nie przepadał za powolnym i beztroskim sposobem życia na Tokelał. Jeżeli Gilbertanie twardziej stąpali po ziemi, to rzeczywiście mogli być odbierani przez Tokelałan jako ponurzy, a jednocześnie zaskarbić sobie więcej uwagi Millera. Z tego powodu po powrocie z rejsu z załogi zwolnił się Okesinwa Owasa. Jak tłumaczył, nie lubił takich napięć na pokładzie. Co ciekawe, i być może istotne w świetle feralnego rejsu, podczas kwietniowej podróży Hoita zepsuła się w połowie drogi między Samoa i Tokelau. Takie incydenty były jednak podobno częste na małych statkach na Pacyfiku. Szerzej opisał to Jack Thornton w artykule Weaving Post w listopadzie 1955 roku. Cienka, nieregularna linia mgiełki, zaznaczająca rafę przy api, była wciąż widoczna, kiedy prawie silnik nawalił i stonęliśmy w dryf. Kiedy Bob Sutherland, genialny, mający szkockie korzenie inżynier z Fiji, próbował zlokalizować źródło problemu. Pracował przez godzinę, aż zdryfowaliśmy niebezpiecznie blisko rafy i kapitan zdecydował uruchomić lewy silnik. I skierowaliśmy się na północ z prędkością około czterech węzłów. Mimo że Bob pracował całą noc, rozbierając i składając prawy silnik, nie udało mu się go uruchomić i pracowaliśmy nad silnikiem cały dzień kwietniowa wyprawa rybacka była finansowana przez biznesmena z API, który miał być spłacony z zysków z tej podróży. Według Thorntona to przedsięwzięcie połowowe, jak wszystkie poprzednie, spowodowało stratę, a Dusty Miller wpadł na kolejne kilka miesięcy w długi. Ponownie wylądował w API i klepał coraz większą biedę. Na prośbę Katarin Luomali 13 czerwca 1955 roku wystawił hojite na sprzedaż. Wydaje się jednak, że robił to tak, żeby nie znaleźć żadnego kupca. Najpierw próbował zainteresować tą władze Nowej Zelandii i Samoa Zachodniego oraz administrację wysp Tokelau. Jednocześnie, ustaliwszy jej cenę na 70 tysięcy dolarów, miał pewność, że do żadnej transakcji nie dojdzie. Nie otrzymawszy żadnej oferty kupna, co nie było niczym niezwykłym, postanowił zaoferować łódź osobom prywatnym. Nie miał jednak pieniędzy na reklamę lub nie chciał ich na nią wydawać, więc odzew był zerowy. Thornton próbował Millerowi w sprzedaży pomóc pisząc artykuł, w którym wspominał, że Hoita jest na sprzedaż. Ponownie nikt nie wykazał zainteresowania kupnem młodzi, prawdopodobnie z powodu ceny i komplikacji, z jakimi nabywca musiałby się zmierzyć z rządem Stanów Zjednoczonych w celu zmiany własności Hoity. Sprzedaż obywatelowi innego kraju niż USA wymagała zatwierdzenia przez urzędników morskich Stanów Zjednoczonych. Wszystko więc wskazuje na to, że Miller działał tak, aby Hoitę sprzedawać, ale jej nie sprzedać tym bardziej, że podczas kwietniowego rejsu z Perlesem zrobił na urzędniku dobre wrażenie solidnego marynarza i liczył na wymierne korzyści z tego faktu. Perles poznał Millera jako dobrego kapitana i zdolnego nawigatora. Czuł się również na choicie komfortowo, a także uważał ją za wartościowy statek. Miesiąc spędzony z Dustin upewnił go w przekonaniu, że ten człowiek i ten statek będą w stanie zapewnić regularne rejsy na trasie Apia-Tokelau. Kapitanowi Millerowi pozostało więc zacisnąć pasa i czekać na oficjalną ofertę zatrudnienia. Na początku lipca 1955 roku Perles po raz drugi odwiedził Tokelau, żeglując na wyspy na Manuatel i powracając do Api samolotem w sierpniu. Poświęcił też dużo czasu i energii, aby zorganizować rejsy Hoity. W środkowej części roku poświęcił dużo swojej energii na próby zorganizowania Hoity do obsługi trasy. W końcu, 1 października 1955 roku, Roger Perles zdołał w końcu zorganizować drugą podróż Hoity na wyspy. Tego dnia napisał entuzjastycznie zapi do swojego brata Dika w Nowej Zelandii. Płynę znowu na Hoicie do Tokelau. Dwie podróże trwające łącznie około 10 dni. Jest to dla mnie wielkie moralne zwycięstwo, ponieważ od miesięcy staram się, aby ten statek wypłynął, ale rząd się wahał. Hoita miała wyruszyć planowo już następnego dnia, 2 października. Nie wszystko jednak poszło tak, jak Perles sobie życzył. W owym czasie Roger Perles miał nadzieję, że rząd zachodniego Samoa podpisze umowę na czarter Hoity, aby regularnie pływała do Tokelau. Mimo negocjacji nic z tego nie wyszło. sprawie nie pomógł fakt, że niektóre z dokumentów statku zostały zatrzymane w Pago Pago. Miller liczył na zakup tańszego paliwa w samoamerykańskim, ale tamtejsze władze doskonale pamiętały o długach Dastiego. Ani myślano zapomnieć o zaległościach, zabroniono tankowania Hoity, a nawet dokowania jej w ich portach. A o zwrocie dokumentów nie mogło być mowy. Jack Thornton twierdzi, że dziwna wizyta Perlesa, podróżującego na statku Miller'a na Olochez w kwietniu, mogła jeszcze dodatkowo rozpalić ten konflikt. To może tłumaczyć, dlaczego Perles tak palił się do pomocy Millerowi. Mógł czuć się częściowo winny, że kapitan stał się w samoamerykańskim persona non grata. Zachowanie Millera w tym okresie mogło świadczyć, że wie co się święci. Oferował usługi po takich kosztach, że wiedział, że rząd mu odmówi. Nie mógł jednak obniżyć cen, gdyż miał świadomość, że będzie musiał zakupić paliwo w Samoa Zachodnim po wyższych cenach. To zaś stało się przyczyną odmowy podpisania kontraktu, choć oficjalnym powodem był brak odpowiednich dokumentów. Tymczasem na Tokelau zaczął piętrzyć się problem, z którym Perles musiał się zmierzyć. Zaczęło tam brakować podstawowych artykułów spożywczych i środków medycznych. Oprócz tego na wyspach znajdował się spory zapas kopry, który czekał na eksport i groził zepsuciem. Udało się zdobyć zainteresowanie firmy EA Coxon Company. Wynajęcie hoity do przewozu kopry wydawało się dalece bardziej opłacalne niż czarterowanie rządowych łodzi. Temat był tak pilny, że Coxonowie zgodzili się nawet pokryć różnicę w cenie paliwa między Samoa zachodnim i amerykańskim. To nie był jedyny kłopot. Na Fakaofo pewien człowiek zranił się w rękę i w ranę wdała się gangrena. Konieczna była amputacja. Jednak na Tokelau nie było lekarza umiejącego wykonać taką operację. Wprawdzie chirurga można było dostarczyć drogą lotniczą, ale królewskie nowozelandzkie siły powietrzne odmówiły. Poprzednia próba lądowania łodzi latającej skończyła się bowiem katastrofą. Ranny potrzebował pomocy, a koksonowie naciskali na pośpiech. Już 1 października została podpisana umowa czarterowa przez Dustiego Millera i Kurta von Reichego, występującego w imieniu Coxonów. Perles postanowił wykorzystać ten rejs do celów reklamowych. Uznał, że jeśli pokaże, że Hoita jest potrzebna na tym szlaku, to rząd się ugnie i jednak podpisze umowę. Jak pisał do Thorntona 23 września: Mam nadzieję, że Dusty dostanie stały czarter od rządu, jeśli tylko udowodnimy przydatność jego statku dla naszych celów. Podczas gdy Perles załatwiał formalności, kapitan Thomas Miller stanął przed innym ważnym zadaniem, skompletowaniem załogi. Na stanowisko pierwszego oficera wrócił znany już nam 28-letni Charles R. Chuck Simpson ze Stanów Zjednoczonych. Pochodził z takomy w stanie Waszyngton. Podobno przeżył trzy katastrofy statków, z których w jednej był jedynym ocalałym. Dusty Miller spotkał go w Pago Pago, zatrudnił na kilku rejsach na Hoicie i uznał go za najlepszego marynarza, z którym pracował. Według niektórych relacji, z powodu rejestracji w Stanach Zjednoczonych, Hoita miała zawsze mieć wśród załogi Amerykanina, a więc obywatelstwo Simpsona również było użyteczne. W artykule w gazecie Jack Thornton później opisał Simpsona w ten sposób: „Czak, pierwszy oficer to wybitny gość. I myślę, że nigdy nie widziałem silniejszego człowieka. Kiedy reperowano silnik podczas podróży Hoity w kwietniu 1955, konieczne było przesunięcie ciężkiej części do przodu. Czterech z nas próbowało to podnieść bez powodzenia. Ktoś zawołał czaka, który właśnie spał po przepracowaniu 38 godzin. Był tak wściekły, że go obudzono, że wyrzucił wszystkich z maszynowni i za jednym potężnym dźwignięciem przesunął część w pojedynkę, po czym wrócił do stołu wiadali, na którym sypiał. Zwykle jest wyrozumiały do pewnego stopnia, dopóki ktoś z załogi nie próbuje wykorzystać jego umiłowania pokoju, ale potrafi być groźny. Podczas bójki w kaczmie w apis, trzema marynarzami Stofui położył dwóch, którzy go gonili, a kiedy trzeci obsypał go ciosami, czak potrząsnął głową, powoli podniósł się z kolan i położył napastnika jednym ciosem. Relacja Thorntona wydaje się całkiem prawdopodobna, a wydaje się, że Simpson nie zrobił nic, aby bijatykę zainicjować. Niemniej jednak, historia ta wskazuje również, że pomimo normalnie pokojowego wyglądu, Simpson był zdolny do wybuchów gniewu i rozwiązywania sporów za pomocą metod siłowych. Pod koniec 1955 roku Simpson osiadł w api i ożenił się z samoańską kobietą o imieniu Sala. Para spodziewała się dziecka, więc Charles podszedł do propozycji rejsu z umiarkowanym entuzjazmem. Po krótkich namowach jednak zgodził się, również ze względu na lojalność wobec kapitana. Stały skład załogi Hoity, o ile kiedykolwiek się taki wykrystalizował, stanowili 25-letni bosman Tekoka Tekolo lub Tekoko Tiweka i 24-letni mechanik Aberam Tanini, który również nieszczególnie chętnie brał udział w rejsie. Obaj pochodzili z wysp Gilberta, należących do Kiribati. Drugim mechanikiem był 27-letni Henry McCarthy Jr., z Olohegi, należącego do amerykańskiego Samoa. Nie miał on formalnego wykształcenia, ale sporo wiedzy wyłapał od amerykańskich marynarzy, z którymi pływał. Spędził on kilka dni przed wypłynięciem na czyszczeniu i naprawie silników Hoity przed październikową podróżą. Gdy powiedział matce, na jakim statku będzie płynął, ta stwierdziła: Nie chcę, żebyś płynął, bo słyszałam dużo złych plotek na temat kapitana Miller'a. Że to zły człowiek. Oprócz wyżej wymienionych, na hojcie było sześciu marynarzy w wieku od 22 do 31 lat z różnych regionów Tokelau. Ze względu na brak styczności z lokalnym językiem oszczędzę Wam prób wymowy ich nazwisk, ale ich lista wyświetla się Wam teraz na ekranie. W skład załogi wchodzili jeszcze dwaj smarowacze z Tokelau, kucharz oraz dwaj przedstawiciele firmy Koksonów, zatrudnieni na stanowisku supercargo, czyli osób opiekujących się przewożonym ładunkiem. George Kendall Williams urodził się 22 lipca 1889 roku w Wanganui na Nowej Zelandii. Miał żony i pracował jako biznesmen w Sydney. Mogam twierdzi, że Williams był bardzo zamożny, ale weryfikacja tych danych wyraźnie pokazuje, że był w błędzie. Poza nim na pokładzie znalazł się James Wallwork z zachodniego Samoa. 40-letni, według innych źródeł 44-letni i również żonaty. Na Tokelau czekało na eksport 70 ton kopry. Perles zaproponował, że podczas pierwszego rejsu zabierze połowę z tego swakaofo, a następnym razem resztę z atafu i nukunonu. Zadaniem Williamsa i Walwarka było zadbać o transakcję i przewóz pierwszej partii ładunku. Z tego powodu wzięli ze sobą pieniądze. 1000 dolarów w gotówce. Zostali włączeni w skład załogi na stanowisku supercargo. Wydaje się to jak najbardziej logiczne, mieli bowiem zadbać o ładunek. Przy okazji wyszła na jaw jeszcze jedna ważna sprawa. Otóż, mimo że według Perlesa przewóz ludzi miał być obok przewozu towaru głównym zadaniem Hoity, nie miała ona wykupionej licencji na przewóz pasażerów. Nie wiadomo, czy koksonowie wiedzieli o tym, ale Kurt von Reiche zarzekał się, że Perles twierdził, że Hoita może przewieźć do 25 pasażerów, w co von Reiche uwierzył na słowo. Perles podobno mówił również, że starał się rozreklamować rejs jako pasażerski oraz, że na pokładzie znajdzie się kilku rządowych oficjeli. Trudno dowieść teraz, jak było w rzeczywistości. W każdym razie na pokładzie miał znaleźć się kapitan i 15 członków załogi. Spostrzegawczy mogliby zauważyć, chwila, chwila, Hoita była statkiem przerobionym z luksusowego jachtu. Na co tam szesnaście osób? Cóż, racja! Normalnie załogę Hoity stanowiło 10 osób, choć nic nie stanowiło przeszkody, żeby była jeszcze mniej liczna. Na przykład na opisywany wcześniej kwietniowy rejs załoga liczyła osób 9. Czemu w październiku zebrano aż 16? Cóż, nie wiadomo. Są jednak pewne poszlaki. Miller rekrutował załogę poprzez chińskiego biznesmena, który z kolei nawiązał kontakt z miejscowym notablem o nazwisku Lepajo. Pochodzący z tafu na Tokelau, Lepajo mieszkał w Apis z żoną o imieniu Aga. Pracował dla administracji jako strażnik więzienny i był dobrze postrzegany zarówno przez pracodawców, jak i samoańczyków. Jego dom stał się miejscem spotkań młodych tubylców z mieszkańcami Tokelau, zwłaszcza tych zatafu. Lepajo regularnie zachęcał młodych mieszkańców wyspy Tokelau do poszukiwania pracy na łodziach i w październiku 1955 roku namawiał własnego syna, Tagifano Lepajo, do zatrudnienia się na Hoicie. Z początku podejrzewano, że rozdmuchanie składu załogi miało na celu obejście prawa. Sugerowano, że być może niektóre osoby były w istocie pasażerami, ale aby wszystko się zgadzało w papierach, wciągnięto je na listę pracowników. Nawet jeżeli tak było w istocie, to zaniechano tego planu i na pokład trafiło jeszcze dziewięć osób. Byli to urodzony w w Irlandii 1 sierpnia 1914 roku Alfred Dennis Parsons, lekarz, który miał przeprowadzić wspomnianą już operację. Jego studia medyczne w Dublinie i Londynie zostały przerwane przez wybuch II wojny światowej. Podczas niej służył w British Army, ratując niezliczoną ilość żyć na polu bitwy. Podczas lądowania w Anzio w 1944 roku został ciężko ranny. Przeszedł wiele operacji, ale obrażeń nie udało się całkowicie wyleczyć. Cierpiał na poważne rany poodłamkowe i uszkodzenia nerwów, które wymagały operacji w szpitalu ortopedycznym Wingfield Morris w Oksfordzie, a następnie operacji w Nowej Zelandii w 1948 roku. Akta, niedawno ujawnione przez szpital Nuffield Hospital, pokazują, że w trakcie tej operacji połączono mu zerwany nerw kulczowy prawy, jego prawe ścięgno Achillesa zostało przedłużone i przeszedł na cięcie torebki stawowej prawego stawu skokowego. To tylko pokazuje, że lekarzem był z powołania. Ignorował bowiem swoje dolegliwości i ból, poświęcając się działaniu. Ukończył naukę, wyemigrował do Nowej Zelandii, odbył dwuletnią praktykę na wsi w Ochurze, potem praktykował w Torbay, gdzie jego rodzina posiadała trochę ziemi. W sierpniu 1954 roku dostał pracę w szpitalu w Api i przeprowadził się do Samoa Zachodniego. Rodzina Parsonsów planowała powrót do Irlandii, i ta przeprowadzka miała na celu również odłożenie nieco pieniędzy na ten cel. Alfred zdążył się bowiem do tej pory ożenić i spłodzić czwórkę dzieci. Wyspiarskie życie okazało się jednak zbyt drogie, aby odłożyć wystarczające oszczędności. Parsonsowie stwierdzili więc, że pod koniec roku wrócą do torbej. Plany przerwało wezwanie doktora Parsonsa na operację. Na miejsce miał udać się na choicie. Parsonsowi towarzyszył nowozelandczyk Herbert T. Herb Hodgkinson, 49-letni aptekarz ze szpitala Wapi. Urodził się w Invercargill. Pracował jako farmaceuta w rangiorze, aż do dołączenia do armii w 1942 roku. Po wojnie zamieszkał w Hokitice, później dołączając do Departamentu Zdrowia w Dundin. Został zapamiętany jako miły i cichy człowiek. Hodgkinson miał żonę i trójkę dzieci. Mieszkali oni tuż obok Parsonsów. Przez to znali się całkiem dobrze. Co ciekawe, Hodgkinson był pasażerem Sunderlanda, który rozbił się podczas lądowania o Rafę Nukunonu wcześniej w 1955 roku, przez co siły powietrzne odmówiły obsługiwania tej trasy. Nagrał wtedy nawet krótki film. Trzecim pasażerem był dobrze nam już poznany Roger Derrick Perles, który w zasadzie całe to przedsięwzięcie zorganizował. Pozostali pasażerowie byli okolicznymi wyspiarzami. Niestety, imiona i nazwiska się różnią zależnie od źródeł. Wiadomo, że na pokład weszła czteroosobowa rodzina. Głową rodziny był 51-letni aptekarz ze szpitala Fakaofo, Taka pana, który po odbyciu szkolenia w API planował powrót do siebie. Razem z nim wracała żona oraz dwójka przysposobionych dzieci. Kolejnym pasażerem był Tomoniko Teofilo z Fakaofo. Podróżował sam, ale wiadomo, że miał żonę i piątkę dzieci. Ostatnim z pasażerów był Joseph Pereira. Pracował w radiu w API, a do Tokelau wybierał się, aby przeprowadzić prace naprawcze. Firma opłaciła jego podróż. Co ciekawe, niewiele zabrakło, żeby nie załapał się na rejs. Przebywając w porcie, nie usłyszał wyczytanego swojego nazwiska i został skreślony jako nieobecny. Ale udało mu się to odkręcić i koniec końców znalazł się na pokładzie. Jako, że poznaliśmy już wszystkich ludzi, którzy mieli wejść na pokład Hoity, teraz skupimy się na tym, co miało trafić pod pokład. A pierwszą rzeczą potrzebną do rejsu jest oczywiście paliwo. Do zbiorników statku trafiła zawartość 60-44 galonowych beczek. Daje to razem 2640 galonów. Zbiorniki Hoity mogły pomieścić 2708 galonów, ale oczywistym jest, że nie były one całkowicie puste przed tankowaniem. Absolutnym minimum było 10 galonów. Wiadomo również, że po uzupełnieniu paliwa Hoita nie była zatankowana pod korek. Oznacza to, że w zbiornikach musiało znajdować się więcej niż 2650, a mniej niż 2708 galonów paliwa. Ogólnie przyjmuje się, że przed wypłynięciem hoita miała do dyspozycji około 2680 galonów paliwa, czyli 10144 litry. Ilość zatankowanego paliwa wzbudziła w pewnym momencie wątpliwości. W 1997 roku Graham Wise postulował, że taka ilość pozwala sądzić, że Miller chciał dopłynąć gdzie indziej. Postulowano Hawaje. Ta teoria została jednak odrzucona, gdyż nic nie świadczyło na jej korzyść. Paliwo na rejs zakupili koksonowie i miało być ono rozliczone po rejsie. Miller mógł sugerować zatankowanie statku do pełna, tym bardziej, że ostatnimi czasy nie miał na to pieniędzy, ale to wcale nie znaczy, że planował rejs gdziekolwiek indziej niż oficjalny cel podróży. Dużo bardziej prawdopodobne, że liczył, że kupno dużej ilości paliwa zobowiąże coxonów do skorzystania z jego usług po raz kolejny. Możliwe jednak, że Miller planował mały przekręt. Otóż Murray Howman, który znał Dustiego i dzielił mieszkanie z Chuckem Simpsonem i Jackiem Thorntonem, powiedział później, że po dwóch zaplanowanych rejsach do Tokelau, Miller miał w planie dalszą podróż do Phoenix Islands. Z pewnością paliwa kupionego za pieniądze koksonów by na to wystarczyło, natomiast nic nie wiadomo, aby oni wiedzieli o tej planowanej podróży. Poza tym, Miller stwierdził, że na pokład powinno trafić 60 lub 80, w zależności od źródła, pustych beczek, w których w przyszłości znajdzie się paliwo na dotankowanie, gdyż, jak twierdził, obładowana 35 tonami kopry Hoita spali znacznie więcej paliwa. Jego wniosek został spełniony i pod pokład trafiły puste beczki. Z jakiegoś powodu źródła polskojęzyczne jako ładunek wymieniają kanistry zamiast beczek trudno mi jednak sobie wyobrazić kanistry o pojemności 45 galonów, czyli około 170 litrów. Źródła anglojęzyczne mówią o oil drums, więc zostańmy przy beczkach. Oprócz tego, aby podróż się opłacała, do ładowni musiał trafić jakiś ładunek. I istotnie tak było. Część pochodziła z magazynów koksonów, a część z wydziału robót publicznych. Oprócz sporej ilości artykułów medycznych, znalazły się tam podstawowe artykuły spożywcze w tym. 50 worków z mąką, każdy o wadze 150 funtów, czyli 68 kg, 15 worków z cukrem o wadze 70 funtów każdy, czyli 31,75 kg, oraz 10 lub 11 worków z ryżem o wadze 56 funtów, czyli 25,4 kg. Oprócz tego 6 puszek herbatników, dwie beczki wołowiny, worek sago 56 funtów smalcu, 44 galonowych puszek nafty, 7 skrzynek z aluminiową taśmą do wykorzystania jako ochrona przeciw szczurom na drzewach kokosowych, pudełko pułapek na szczury, kolejne 50 pustych beczek około 20 arkuszy blachy falistej przeznaczonej na dach szpitala w Fakaofo, 600 pustych worków na koprę, różne narzędzia, w tym kilofy i łopaty, taczka i trzy nowe plandeki, z których jedna była prawdopodobnie rozciągnięta między mostkiem młodzi, a pokładówką, aby służyć jako schronienie przed słońcem i deszczem dla pasażerów podróżujących statkiem. Na pokładzie ułożono pewną ilość drewna, głównie sosnowego, różnej wielkości i długości, w sumie około 1500 stóp czyli około 457 metrów bieżących. Większość z nich miało kształt długich i nieporęcznych listew o wymiarach 4 na 2 cale, czyli 10x5 cm. Oprócz drewna na pokładzie znalazło się 30 44-galonowych, czyli 166-litrowych beczek, które miały na wyspach pełnić rolę zbiorników na wodę. Załadunek tych wszystkich rzeczy zajął dłużej niż się spodziewano, co spowodowało przesunięcie wyruszenia w rejs z soboty 1 października na następny dzień. Przez ładunek warunki na statku były dalekie od komfortowych. Wprawdzie waga ładunku nie była duża, ale był on spory objętościowo, zwłaszcza jeśli chodzi o ten znajdujący się na pokładzie. Poza tym Hoita nie była przygotowana do przewozu takiej ilości ludzi. Teoretycznie 10 osób załogi było normalne, jednak zwykle pływało mniej, między innymi ze względu na komfort. Tymczasem w październiku na pokładzie znalazło się 25 osób. Część musiała spać na pokładzie pod plandeką i nie mieli za bardzo innego wyjścia, bo był to jedyny sposób na dostanie się na Tokelau, więc zostali w zasadzie postawieni przed wyborem albo to, albo nic. W każdym razie, łódź była przeładowana, a podróż zapowiadała się niekomfortowo. Statek miał wypłynąć planowo 2 października w południe. I faktycznie, niedzielnym popołudniem, Hoita wyruszyła z ładunkiem i ludźmi. Zgodnie z relacjami świadków, którzy żegnali wypływających, udało jej się oddalić od portu na tyle daleko, że część żegnających opuściła już nabrzeże. Wtedy jednak z wydechu Hoity wydobyła się chmura dymu, po czym silniki stanęły i statek zaczął dryfować. Została z powrotem przyholowana do nabrzeża. Gdy później w niedzielę von Reiche rozmawiał z Millerem o usterce, ten powiedział, że sprzęgło było nieco pordzewiałe i wymagało popuszczenia. To jednak wydaje się mało prawdopodobne. Wątpliwe, żeby rdza mogła wywołać objawy zaobserwowane przez von Reichego. Poza tym, gdy Hoita zaczęła dryfować, prawdopodobnie żaden z jej silników nie pracował. Pozostaje kwestią sporną, czy to kapitan zbył von Reichego taką diagnozą, czy też podał inny, poważniejszy powód awarii, a von Reichego zataił i podczas śledztwa zmyślił historię rdzy. Po co? Jego przełożonym zależało na jak najszybszym wypłynięciu statku, jeżeli naciskał na millera, aby ten wyruszył pomimo poważnej awarii, mógł chcieć to zataić, aby uniknąć odpowiedzialności. Według słów von Reichego, gdy wszedł na pokład w niedzielę wieczorem, widział pracujący silnik od backburty oraz, że problem sprawiało sprzęgło silnika od sterburty. Zauważył również, że pracowała pompa zęzowa. To zeznanie każe poddać wątpliwość jego obserwacje. Pompa ta mogła być zasilana tylko przez silnik od sterburty. Wyjaśnienia tej sytuacji są dwa. Albo von Reiche pomylił sterburtę z backburtą, przynajmniej w odniesieniu do silników, albo skłamał w celu przekonania komisji, że statek był w lepszej kondycji niż w rzeczywistości. Najprawdopodobniej to sprzęgło silnika od backburty sprawiało problemy, natomiast silniki sprzęgło po prawej stronie statku były względnie sprawne. Pozwolę sobie teraz na wtrącenie językowe. Przyznaję, że sam z tym silnikiem miałem problem. Anglojęzyczne źródła podają, że awarii uległo Port Engine Clutch. Polskojęzyczne źródła zaś albo pomijają to sprzęgło i informują, że zepsuł się silnik, albo tłumaczą to jako sprzęgło silnika portowego. Jak się jednak okazuje, Port to współczesne angielskie określenie backburty, czyli burty lewej, stojąc na pokładzie przodem, w stronę dziobu. Widzom, którzy na własną rękę zechcą zgłębić ten temat, sugeruję mieć to na uwadze, aby uniknąć nieporozumień. Wracając do historii. Wszystko wskazuje na to, że gdy Hoyta wyszła w morze w niedzielę, lewy silnik w ogóle nie pracował. Wyruszyła tylko na jednym działającym silniku i gdy ten zawiódł z nieznanych przyczyn, statek musiał zostać przyholowany z powrotem do portu. Gdyby bowiem wyruszyła z obydwoma działającymi silnikami, a jeden uległby awarii, mogłaby kontynuować podróż. Z powodu awarii konieczne było przełożenie podróży. Załoga spędziła większość niedzielnego wieczoru na próbach usunięcia usterki. Bezskutecznie, co zwiększało ich frustrację. Zirytowani byli również pasażerowie, którzy siedzieli bezczynnie na łodzi w mało komfortowych warunkach. Pragnęli wyruszyć czym prędzej, a byli zmuszeni spędzić dodatkową noc na choicie. Noc minęła w raczej napiętej atmosferze. Zatrzymajmy się tu na chwilę, aby podsumować sytuację. Mamy statek z niedziałającym jednym silnikiem. Mamy ambitnego i odważnego kapitana, dla którego ów statek jest oczkiem w głowie i który chce za wszelką cenę udowodnić jego wartość. Mamy rejs, który dla kapitana Millera może stanowić o jego być albo nie być, a dla Rogera Perlesa jest ważnym przedsięwzięciem, które zorganizował niemal od zera. Mamy kontrahentów, dla których ważne jest jak najszybsze dostarczenie i odebranie towarów. Mamy lekarza, który śpieszy się do rannego pacjenta. Mamy grupę pasażerów, których czeka kilkudziesięciogodzinna podróż w niewygodzie i ścisku, którzy nie chcą spędzić na statku ani chwili więcej niż jest to absolutnie konieczne. Łatwo wyobrazić sobie presję, jaką musiał odczuwać kapitan Miller. Presja była tym większa, że cała ta wyprawa była planowana nieco na kolanie, pośpiesznie i z naciąganiem przepisów. Po jej sukcesie prawdopodobnie nikt nie zadawałby pytań, a zarówno Perles, jak i Miller mogliby świętować. Jeżeli jednak do biurokratów, którzy w poniedziałkowy ranek przyszliby do pracy, dotarłaby informacja, że rejs przełożono z powodu awarii, prawdopodobnie zdecydowano by się odwołać przedsięwzięcie. Bardzo możliwe, że kapitan Miller wyznaczył sobie ostateczny termin wyjazdu na poniedziałkowy poranek, tak aby za wszelką cenę uniknąć odwołania rejsu. I rzeczywiście, około 5 rano w poniedziałek, 3 października 1955 roku hojta wyszła w morze. W przeciwieństwie do niedzielnego wypłynięcia, w poniedziałek Hoita wyruszyła bez żegnających ją ludzi. Ba, było niezwykle ciężko w ogóle znaleźć jakiegoś świadka tego wydarzenia. O 5 rano w Api, 12 dni po wiosennej równonocy, wciąż było ciemno. Wschód słońca miał nastąpić dopiero za godzinę, o 6.09 rano. Ostatnim człowiekiem, który widział Hoitę, był nocny strażnik nazwiskiem Figai, pracujący w Pilot Point w Api. Zeznał on, że statek wychodził z portu powoli, a jego światła były włączone. Nie sposób ustalić, jakie nastroje panowały na statku i co mówili lub robili ludzie na pokładzie. Najprawdopodobniej jednak irytacja i nerwy powoli ustępowały spokojowi i oczekiwaniu na dotarcie do celu, jak to zwykle bywa w przypadku takich rejsów. Szybko prawdopodobnie wkradła się nuda i rutyna związana z monotonią takich krótkich lokalnych podróży, tym bardziej, że pogoda była dobra, a może spokojne. Księżyc był kilka dni po pełni, więc noce były widne. Cel rejsu, port Fakaofo na Tokelau, oddalony był o niecałe 500 km. W zależności od warunków powinni dotrzeć tam po 41, maksymalnie po 48 godzinach. Wkrótce za horyzontem zniknęły światła Hoity, a wraz z nimi wszyscy na pokładzie. Hoita płynęła na północ w powolnym, ale stabilnym tempie, rozwijając 5-6 węzłów, czyli jakieś 9-11 km na godzinę. Ze stanu paliwa można było później wywnioskować, że statek płynął cały poniedziałek, kolejną noc, a także cały wtorek. Słońce we wtorek zaszło o 18:20, a Hoita wpłynęła w ciemność. Przez ten czas nie napotkała żadnego innego statku, nie odebrano od niej żadnego komunikatu ani sygnału ratunkowego. Nic. Wszystko było w najlepszym porządku. A jednak tej nocy wszyscy przepadli: łódź wraz z ładunkiem i pasażerami po prostu zniknęła. W związku z zamieszaniem związanym z opóźnieniami spowodowanymi przedłużającym się załadunkiem, oraz awarią, Hoita opuściła port znacznie później niż planowano. Nie wiadomo jednak, czy ktokolwiek poinformował o tym port w Fakaofo. Biorąc pod uwagę typową prędkość osiąganą z ładunkiem na jednym silniku, czyli 5,5 węzła, podróż powinna zająć około 47 godzin. Hoita nie była w stanie dotrzeć do celu wcześniej niż o 4 rano w środę, 5 października. Tymczasem już o 8.10 rano w porcie Fakaofo zgłoszono, że statek się spóźnia. Gdy pierwsze zgłoszenie o opóźnieniu dotarło do portu Wapi, zostało zbagatelizowane. Założono, że Hoita zaliczyła drobne spóźnienie, tym bardziej, że wyszła w morze później niż planowano. Niemniej w pół do dziesiątej rano wiadomość o zaginionym statku dotarła do bazy Królewskich Nowozelandzkich Sił Powietrznych w Lokala Bay na Fidżi. Do 14.30 dotarła tam też oficjalna prośba o rozpoczęcie poszukiwań Hoity. Te rozpoczęły się rankiem kolejnego dnia. Od samego początku postawiono na poszukiwania z powietrza, gdyż samoloty były w stanie sprawdzić większy obszar. Decyzja o nieprowadzeniu żadnych poszukiwań za pomocą statków była jednak dziwna, co nie uszło uwadze krytyków. Niemal natychmiast po zaginięciu hoity zaczęły powstawać teorie na temat tego, co mogło się wydarzyć. Jedna z nich, przedstawiona przez kapitana portu Wapi, sugerowała, że hoite mogły znów dopaść powtarzające się problemy mechaniczne i statek dryfuje z prądem na zachód, ale bardziej na północ od przeszukiwanego obszaru. Poszukiwania prowadzone przez siły powietrzne Nowej Zelandii były staranne i intensywne. Wykorzystywano trzy łodzie latające S-25 Sunderland z Królewskich Nowozelandzkich Sił Powietrznych stacjonujące w Satapuala na Samoa i lokala Bay na Fidżi. Samoloty te były dość powolne jak na ówczesne standardy, co sprawiało, że ich loty były długie i męczące. W tym wypadku ta wada okazywała się zaletą. Z wolno lecącego samolotu wszystkie obiekty na powierzchni wody były łatwe do wypatrzenia. Wyznaczone zostały ścieżki o szerokości 20 mil i latając wzdłuż nich przeszukiwano ocean, kawałek po kawałku. Czasem do akcji dołączały się inne samoloty latające w okolicy. W ciągu sześciu dni, od 6 do 12 października przeszukano obszar niemal 260 tysięcy kilometrów kwadratowych. Bezskutecznie. 13 października prasa doniosła, że następnego dnia poszukiwania na obszarze, na którym mogły znajdować się traty ratunkowe, zostaną zakończone. Obszar ten został gruntownie zbadany i należało założyć, że albo statek zatonął, albo rozbitkowie wyposażyli łodzie ratunkowe w prowizoryczne żagle i odpłynęli dalej niż zakładano, i nie wiadomo gdzie ich szukać. Bez żadnych nowych informacji dalsze poszukiwania nie miały już sensu. Z każdym kolejnym dniem malały szanse na znalezienie choćby przypadkowe jakiegoś śladu pochoicie lub jej załodze. Nadzieja, choć podtrzymywana faktem, że nie znaleziono dowodów na zatonięcie statku, powoli jednak ustępowała świadomości, że jachtu prawdopodobnie nie uda się już odnaleźć. Ze względu na brak śladów i olbrzymią przestrzeń oceanu dość szybko pogodzono się, że Hoita dołączy do setek innych okrętów, które przepadły bez wieści. Jak się jednak okazało? Przedwcześnie. Pięć tygodni od zaginięcia, 10 listopada, Gerald Douglas, kapitan handlowego statku Tuwalu płynącego z Suwy, stolicy Fidżi, do Funafuti, stolicy Tuwalu, natknął się na dryfujący niewielki statek. Łódź była bardzo głęboko zanurzona i przechylona o jakieś 55 stopni tak bardzo, że jej barierka na Bakburcie była w wodzie. Na Bakburcie powyżej normalnego poziomu zanurzenia zdążyły zadomowić się skorupiaki co oznaczało, że statek był już przechylony od dłuższego czasu. Fale spokojnego oceanu przelewały się przez jego pokład. Dziób skierowany był na północ, lekko odchylony na zachód. Jacht dryfował bokiem na południowy zachód, lewą burtą skierowany w stronę podróży. Nadbudówka od strony Bagburty była poważnie uszkodzona. Kapitan Douglas oddelegował część swojej załogi do zbadania znalezionego wraku. Gdy powrócili i zdali relację, kapitan zrozumiał, że odnaleźli zaginiony przed ponad miesiącem statek. Czym prędzej nadał wiadomość przez radio do SUWY. Hoita znaleziona na wpół zalana w pozycji 14 stopni 42 minuty południe, 179 stopni 45 minut wschód według nawigacji zliczeniowej. Łódź przeszukana, ale nikogo nie znaleziono na pokładzie. Możliwe, że ktoś pozostał w zalanych pomieszczeniach. Nadbudówka po lewej burcie włącznie z kominem zniszczona lub zmyta. Płócienna zasłona ustawiona jako osłona prawdopodobnie po wypadku. Nie znaleziono dziennika pokładowego ani żadnej wiadomości. Hoita stanowi zagrożenie dla żeglugi. Możliwe holowanie na osłonięte kotwicowisko na wodach Fiji. 30 godzin. Już z samej tej wiadomości można wysnuć kilka istotnych wniosków. Po pierwsze, Hoita znalazła się na północ od Vanuatu Lewu. Oznacza to, że znalazła się ponad 600 mil, czyli niemal 1000 km na zachód od swojej trasy. Po drugie, na pokładzie nie było żywej duszy. Oprócz tego nadbudówka była poważnie uszkodzona, ale wszystko wskazywało na to, że z płótna stworzono coś na kształt markizy, mającej chronić mostek przed wiatrem i deszczem. To wskazywałoby, że jakikolwiek wypadek wydarzył się na pokładzie, ludzie na statku próbowali jeszcze dokonywać jakichś prowizorycznych napraw. Nie odkryto za to żadnych pozostawionych wiadomości, nie znaleziono również dziennika pokładowego. W tym stanie Hoita stanowiła zagrożenie dla żeglugi, ale sam Tuwalu nie był w stanie jej odholować do portu. Z tego powodu pozostał w pobliżu przez doby, aż dołączył do niego statek DG, podlegający rządowi Fiji. Zanim jednak wzięto Hoite na Hall, poczekano aż łódź latająca dostarczy na miejsce Roba Wright'a, oficjalnego fotografa. Jego przybycie było konieczne z dwóch powodów. Po pierwsze, sprawa Hoity była dość głośna w okolicy, więc gdy odnaleziono statek, istotne stało się odkrycie, co wydarzyło się na statku, a dobrej jakości fotografie wykonane na świeżo po odkryciu wraku mogły znacząco pomóc w rozwiązaniu zagadki. Drugi powód był nieco bardziej trywialny. Przechylona i głęboko zanurzona Hoita wyglądała jak obraz nędzy i rozpaczy i obawiano się, że wzięta na hol i pociągnięta po prostu zatonie. W takiej sytuacji dobre zdjęcia mogły okazać się jedyną szansą na rozwiązanie zagadki. Gdy przystąpiono do operacji holowania, kapitan DG Ernest James odkrył, że ster Hoity nie porusza się i nie reaguje na ruchy koła sterowego. Później okazało się, że przewód steru był odłączony. Holowanie było utrudnione przez zanurzenie i pochylenie Hoity oraz zablokowany ster. Najpierw obrócono statek o 180 stopni, dziobem w stronę Fiji, a następnie tak umocowano hol, aby siła miała tendencję do prostowania statku, a nie pogłębienia jego pochylenia, co groziło wywróceniem statku. W celu zminimalizowania ryzyka DG holował Hoitę w tempie zaledwie trzech węzłów czyli około 5 km na godzinę. Jest to prędkość idącego dość szybkim marszem człowieka. Nic więc dziwnego, że ta podróż trwała długo. Jacht odholowano w pobliże Labasy na Vanuatu Lewu, gdzie dwa inne statki pomogły Degej wymanewrować statek do nabrzeża, co zakończyło się sukcesem o 11.45 w niedzielę 14 listopada. Przystąpiono do oględzin wraku. Pierwszym co należało zrobić, było usunięcie wody z hoity. Gdy tylko do tego przystąpiono, łódź momentalnie zaczęła się wznosić ponad poziom wody i prostować. Pod koniec procesu z ciężkiego przechyłu pozostało jedynie 5 stopni pochylenia na bakburtę spowodowanego bardzo nierównomiernym rozłożeniem rzeczy na pokładzie. Gdy usunięto całą wodę, stało się jasne, że mimo zamoknięcia cały kadłub statku jest nienaruszony. Oczywistym było, że gdy tylko media dowiedzą się o odkryciu statku, sprawa rozgorzeje na nowo. I tak się stało. Gdy rozniosła się informacja o odkryciu statku, momentalnie zaczęły pojawiać się teorie na temat tego, co się stało. Często tworzono je na podstawie niepełnych informacji lub domysłów. Jeszcze dobrze nie ulokowano choity przy nabrzeżu, a już New Zealand Herald donosił. Wygląda na to, że statek został uderzony w środek kadłuba, sądząc po wgliczonych belkach na lewej burcie w kształcie wielkiego dziobu. Prawdopodobnie pasażerowie i załoga opuścili jacht po zderzeniu i zaczęli budować tratwy. Załoga mogła zaimprowizować tratwy z beczek i belek lub mocować beczki i belki do dwóch szalup, które były na wyposażeniu i załadować na nie całe dostępne wyposażenie nawigacyjne oraz żywność. Z drugiej strony całe wyposażenie na pokładzie było całkowicie rozebrane nawet z rzeczy niemożliwych do użycia na tratwach. Ten fakt pogłębia zagadkę. Pytanie teraz brzmi, czy stało się to na skutek ataku pirackiego i czy wszyscy pasażerowie zostali zabrani z pokładu po kolizji na środku oceanu. Informacje zawarte w tym artykule są niepokojące. Uszkodzenia wskazywałyby, że doszło do jakiejś tajemniczej kolizji. Statku, z którym hoita miałaby się zderzyć, nigdy nie odnaleziono. Nie bardzo klei się wersja o budowie zaimprowizowanych tratw. Z pokładu zniknęło znacznie więcej rzeczy, niż te nadające się do budowy tratw. Wszystko wskazuje na to, że nie należy całkowicie wierzyć informacjom z tego artykułu, gdyż informacje o uszkodzeniach nie znajdują potwierdzenia w oficjalnych źródłach, a także zeznaniach kogokolwiek, kto badał statek. Najpewniej mamy tu do czynienia z kaczką dziennikarską. Ktoś, kto oglądał statek, dojrzał coś, co chciał tam zobaczyć. Tym bardziej, że już dzień później ta sama gazeta zdementowała te doniesienia. Niestety, w pamięci wielu pozostała tylko ta pierwsza informacja i teoria, że hoita się z czymś zderzyła, długo krążyła wśród ludzi. Inna teoria była popularna w pubach i barach. Tam, z dala od dziennikarskiej poprawności można było dyskutować o niepoprawnych politycznie tematach. A dla wolnego i postępowego Zachodu istniał jeden podstępny i szalenie niebezpieczny wróg Związek Radziecki. Plotki głosiły, że odpowiedzialna za zaginięcie załogi jest radziecka łódź podwodna. Jak, po co i dlaczego taka łódź miałaby zaangażować się w konflikt z załogą Hoity, tego nie wiadomo. Tym bardziej, że prawdziwe uszkodzenia dotyczyły nadbudówki Hoity, więc nie mogły być spowodowane kolizją. Jack Thornton oraz niektóre dokumenty z Fidży potwierdzały, że w okolicy widywano duże ilości radzieckich łodzi podwodnych. Oficjalne stanowiska rządów oraz opinia królewskich nowozelandzkich sił powietrznych zdecydowanie temu przeczyły. Czy dlatego, żeby nie wzbudzać międzynarodowego skandalu, czy dlatego że faktycznie tych łodzi tam nie widywano? Dziś nie sposób ustalić. Widywano za to jednostki pływające innego, niespecjalnie wtedy lubianego kraju Japonii. Udział statku w kraju kwitnącej wiśni potwierdzała plotka, że siły powietrzne Nowej Zelandii wykonały zdjęcie przedstawiające hoitę otoczoną przez japońskie łodzie rybackie. Ta plotka nie znalazła nigdy potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Co ciekawe, japońska flota rybacka została pierwszy raz opisana w New Zealand Herald 15 listopada. W tym samym artykule wspomniano o japońskim statku, który zatonął na oceanie. Omaru. Statek matka japońskiej floty rybackiej był wzywany dwa razy do Sowy w przeciągu trzech miesięcy. Za drugim razem by zorganizować ratunek dla Meimaru, która wpłynęła na mieliznę 18 października. W czasie pierwszej wizyty japońscy marynarze z Koyomaru zostali wpuszczeni do Suwy, ale za drugim razem kapitan nie zezwolił nikomu na zejście z pokładu. Wypłynęła potem informacja, że inny japoński kuter zatonął gdzieś na morzu. To ponownie mogłoby sugerować kolizję. Japoński statek mógł wpaść na Hoitę i zatonąć. Nie jest jednak łatwo bronić tej teorii. Jak już mówiłem, uszkodzenia Hoity wcale nie wskazywały na kolizję. Ale nawet jeśli dopuścić taką możliwość, co Japończycy mieli zrobić z załogą i pasażerami z Hoity? Ich statek, według informacji, Heralda zatonął. Co więc zrobili? Wsiedli na pokład Hoity? I co dalej? Teorii było wiele, żadna jednak nie wyjaśniała sytuacji całkowicie. Tym bardziej, że wciąż dysponowano dość skąpą ilością informacji. W tym świetle New Zealand Herald zaczyna się jawić trochę jako brukowiec szukający sensacji i produkujący artykuły na podstawie niesprawdzonych lub wręcz zmyślonych faktów. To nie koniec sensacji. Już 15 listopada prasa z zapartym tchem donosiła, że zawór wpuszczający wodę do wnętrza statku był otwarty. Mogło to oznaczać, że ktoś próbował statek zatopić. To przemawiało za teorią piractwa, tym bardziej że podobno znaleziono na pokładzie japońskie noże. 19 listopada Fiji Times i New Zealand Herald zamieściły artykuły o sensacyjnym tytule: Wszyscy na pokładzie Hoity zamordowani? Przedstawiona teoria głosiła, że jeden z kutrów rybackich wpadł na Hoity i zatonął, a jego marynarze zajęli statek Millera i wymordowali jego załogę i pasażerów, gdyż ci zobaczyli coś, czego nie powinni byli ujrzeć. Niektórzy nawet sugerowali, że atak ten miał być spóźnioną zemstą byłych żołnierzy, którzy czekali na okazję do odwetu od końca II wojny światowej. W tej sytuacji komisja wydała oświadczenie zdecydowanie dystansujące się od tych teorii. 21 listopada sekretarz kolonii A.F.R. Stoddard stwierdził, że nic nie wskazuje na jakikolwiek udział osób trzecich w sprawie Hoity. Przekazał, że za wydarzeniami na Hoicie stoją przyczyny naturalne, prawdopodobnie jakiś ewenement pogodowy. Mało tego, jak się okazało, odkryte japońskie noże okazały się zestawem noży bez ładu i składu, wliczając w to scyzoryk i złamany rybacki nóż bez rękojeści. Ten ostatni istotnie był wykonany w Japonii, ale równie dobrze mógł pozostać na pokładzie po którejś z rybackich wypraw choity lub należał do załogi lub pasażerów. Również i kwestia otwartego zaworu została przez ekspertów rozjaśniona. Zawór ten istotnie pozwala na dostęp morskiej wody do wnętrza statku. Jest ona potrzebna do wielu celów, jak choćby chłodzenie silnika i na otwartym morzu zawór ten jest zawsze otwarty. Absolutnie nie świadczyło to o jakichkolwiek próbach zatopienia statku. Potwierdzenie za to znalazła informacja podawana wcześniej przez prasę, że na statku wszystkie przełączniki oświetlenia były ustawione w pozycji włączonej, choć naturalnie w stanie w jakim znajdował się statek nie działały. Oznaczało to, że cokolwiek wydarzyło się na hoicie, miało miejsce po zmroku. Przez cały listopad lokalna prasa żyła sprawą zaginięcia. Co rusz publikowano nowe informacje, sprawdzone lub nie, prawdziwe lub zmyślone. Kilka dni później były one zastępowane przez kolejne doniesienia i teorie. Rozważano wspomnianych już Rosjan, Japończyków, bunt na pokładzie, spór pomiędzy mieszkańcami Tokela i wysp Gilberta, próbę umyślnego zatopienia, podpalenia lub wysadzenia statku. Za tymi ostatnimi teoriami miały przemawiać znalezione nadpalone deski nadbudówki. Jak się jednak okazało, był to efekt niewielkiego pożaru na statku, mającego miejsce przynajmniej rok wcześniej. Do zwęglonych desek przybito nowe i w ten sposób poradzono sobie z uszkodzeniem. Podczas dryfu narażone na działanie wody deski obluzowały się i odpady, ujawniając nadpalenie i dając początek wspomnianym teoriom. Gdy przerobiono już sensacyjne teorie, pod koniec listopada Prym zaczęły wieść teorie obarczające winą zjawiska naturalne. Press z 17 listopada donosił, że śledczy podejrzewają, że Hoita natknęła się na trąbę wodną i to ona zalała statek. Pięć dni później dziennikarze zmienili zdanie i twierdzili, że tragedię spowodował wybuch podwodnego wulkanu. W świetle mnogości teorii, co róż podnoszonych i obalanych, nie dziwi wniosek zawarty w artykule w New Zealand Herald z 8 grudnia. Autor stwierdził wtedy, że po przebadaniu statku nie da się jednoznacznie wyjaśnić sprawy i obronić którejkolwiek z teorii. Ludzie powoli zaczęli się godzić z niewyjaśnieniem sprawy, a winą za zaginięcie załogi raczej zgodnie obarczono bliżej niezidentyfikowane zjawisko pogodowe. 23 listopada Herald opublikował artykuł, w którym autor stwierdzał, że Hoita stała się kolejną Mary Celeste. Bo choć śledztwo może wskazać techniczne przyczyny, które sprawiły, że statek znalazł się w takim miejscu i stanie, to historia ludzi, którzy na nim płynęli, prawdopodobnie na zawsze pozostanie nieznana. W międzyczasie, z dala od medialnego zgiełku, trwało śledztwo mające na celu wyjaśnić, co właściwie się na pokładzie Hoity wydarzyło. Niektóre ustalenia komisji nie były znane opinii publicznej aż do lutego, przez co prasa musiała bazować na niepełnych lub niepotwierdzonych informacjach. Jak to się miało do wysuwanych przez nią teorii, mówiłem wam przed chwilą. A co ustaliło śledztwo? Statek odkryto bardzo głęboko zanurzony i przechylony o jakieś 55 stopni. Barierka od strony backburty była zanurzona w wodzie, a całą backburtę powyżej normalnej linii wody pokrywały skorupiaki. Oznaczało to, że statek zalany i przechylony był już dłuższy czas. Nadbudówka była poważnie uszkodzona, a szyby powybijane. Z płótna wykonano jednak coś na kształt daszku lub zasłony, prawdopodobnie do ochrony przed wiatrem lub deszczem. Gdy podniesiono Hoita, okazało się, że nabiera ona z powrotem wody. Szybko wykryto, co było tego powodem. Zanim wam jednak zdradzę, co było tego przyczyną, muszę wam wyjaśnić pewną kwestię. Znaleziona Hoita miała zalane dolne pokłady oraz zęzy. I to właśnie o Zęzy mi chodzi. Zęza to najniższe miejsce na statku nieporozdzielanym grodziami, gdzie gromadzi się woda i wszelkie nieczystości. Nie chodzi o zużytą wodę, bo na takową jest specjalny zbiornik. Zęza gromadzi wodę, która wchlapała się za burty, przypadkowo rozlane ciecze, smary, przecieki i kondensację pary we wnętrzu jednostki. Na statkach mianem Zęzy określa się też podwójne dno statku. Oznacza to w skrócie tyle że nawet jeśli stoimy suchą stopą w ładowni, to nie znaczy, że tuż pod nami w zęzach nie gromadzi się woda z pokładu lub wycieków. Dokładnie to stwierdzono w porcie w Malau, gdy zacumowano tam hoitę. Po zbadaniu wnętrza odkryto, że jednocalowa rura doprowadzająca świeżą wodę do systemu chłodzenia silnika przerdzewiała i ciekła, co spowodowało gromadzenie się wody w zęzach. Ta z kolei mogła przedostać się do maszynowni, ale załoga nie była w stanie zlokalizować wycieku, gdyż aby to zrobić musieliby podnieść płyty podłogowe w maszynowni, a wiadomo, że tego nie zrobiono. W porcie, w ciszy i spokoju, wyciek można było bezproblemowo odnaleźć, nawet na słuch. Jednak na środku oceanu, przy gwarze ludzi i hałasie pracującego silnika i innych urządzeń, było to bardzo trudne. Ponadto warte nadmienienia jest, że pompy zęzowe nie były wyposażone w filtry i zostały zatkane zanieczyszczeniami, co znacząco obniżyło ich skuteczność. W maszynowni odkryto również cztery materace. Nie jest do końca jasne, dlaczego się tam znalazły. Ogromna większość źródeł podaje, że przykryto nimi silnik. David Wright w swojej książce sugeruje, że załoga mogła mieć nadzieję, że rozłożone na podłodze zatamują przedostającą się do maszynowni wodę. Nie miało to jednak szans powodzenia. Gdyby odkryto źródło wycieku, cieknącą rurę, to po zerwaniu podłogi można by było próbować uszczelnić ją materacami. Położenie ich po prostu na podłodze nie miało sensu i było skazane na porażkę. Możliwe więc, że faktycznie próbowano nimi w jakiś sposób osłonić silnik przed wdzierającą się wodą. W Malału po przeprowadzeniu wstępnych oględzin dokonano kilku drobnych napraw, obejmujących głównie uszczelnienie pokładu i dziur w nadbudówce, a także zatkano przeciek. 17 listopada, hoita była gotowa do dalszej podróży. Rozpoczęto holowanie do Suwy, gdzie dotarła o 11 rano w sobotę, 19 listopada. Tam przystąpiono do dokładnej inspekcji. Pierwszą, dosyć oczywistą sprawą rzucającą się w oczy był brak szalup. Według wielu źródeł, choita miała na pokładzie bączek, czyli malutką łódź wiosłową oraz trzy szalupy ratunkowe a według Davida Wrighta trzymały szalupy. Niezależnie od tego, ile ich było, pewne jest, że zniknęły z pokładu, tak samo jak cały zapas kamizelek ratunkowych. Na statku pozostało nieco prywatnych rzeczy, jak na przykład torba lekarska, zawierająca m.in. stetoskop i skalpel. Można stwierdzić z przekonaniem graniczącym z pewnością, że należała do doktora Alfreda Parsonsa, podróżującego statkiem. To, co napawa niepokojem, to pojawiająca się w wielu źródłach informacja, że w torbie tej znaleziono również cztery długie, zakrwawione bandaże. Analiza ilości paliwa pozostałego w zbiornikach pozwoliła mniej więcej określić, jak daleko Hoita dotarła. Wiktor Bojwin, główny inspektor do spraw statków dla rządu Nowej Zelandii obliczył, że silnik pracował przez 40,5 godziny, zatrzymując się we wtorek 4 października około 21.30, po pokonaniu 243 mil. Wartości te należy traktować jako bardzo przybliżone, gdyż nie sposób stwierdzić dokładnie jaką ilością paliwa dysponowała przed wypłynięciem Hoita. Było to więcej niż 2650, a mniej niż 2708 galonów paliwa. Ponadto przy najprawdopodobniejszej prędkości 5,5 węzła, statek powinien pokonać w tym czasie około 255 mil. Przez te drobne nieścisłości wydaje się rozsądnym ostrożne założenie, że Hoita przepłynęła około 250 mil, a silnik zatrzymał się niedługo po 9 wieczorem 4 października. To oznaczało, że do portu docelowego w Fakaofo Choicie, pozostało 50 mil. Dokładniejsze oględziny maszynowni potwierdziły podejrzenia, że Hoita nie była w najlepszym stanie technicznym. Sprzęgło pomiędzy lewym silnikiem a wałem napędowym było rozłączone. Zdemontowano wszystkie śruby. Wiadomo zatem, że silnik ten nie pracował przynajmniej przez jakiś czas przed opuszczeniem statku przez załogę. W rzeczywistości mało prawdopodobne, aby działał on w którymkolwiek momencie podróży. Najbardziej prawdopodobne jest, że załoga w porcie WAPI nie zdołała naprawić awarii, najprawdopodobniej zużytej tarczy sprzęgła i silnik został odłączony. Bardzo wątpliwe, aby załoga próbowała walczyć z awarią na morzu. Całkiem możliwe, że gdy udało im się pokonać już spory dystans na jednym silniku zapomnieli o problemie. Z drugiej strony głupotą było liczyć na podobny sukces przy podróży powrotnej. Z Fakaofo Hoita miała zabrać 35 ton kopry i próba transportu takiego ładunku z jednym działającym silnikiem mogła okazać się klapą i wizerunkowym blamarzem, zarówno dla Dastiego Millera, jak i Rogera Perlesa. Niemal pewne jest, że mając nieco więcej czasu, załoga planowała pozbyć się usterki podczas pobytu w Fakaofo. Oprócz tego, warte wspomnienia jest, że śledczy odkryli, że silnikiem nie dało się zakręcić ręcznie. To jego pozorne zatarcie okazało się jednak problemem z wałkiem rozrządu i można niemal z całkowitą pewnością stwierdzić, że było to związane z długotrwałym przebywaniem pod wodą podczas dryfowania, a sam silnik był sprawny, poza problemem ze sprzęgłem oczywiście. Jeśli zaś chodzi o prawy silnik, jedyny działający podczas podróży, to jego zbadanie przyniosło zaskakujące odkrycia. Po pierwsze, wyjście kolektora wydechowego było odłamane od flanszy, jednak wszystko wskazuje na to, że uszkodzenie to powstało już podczas dryfu, gdyż zaginęła również rura wydechowa. Bardziej zastanawiający był fakt, że kabel łączący akumulatory z rozrusznikiem został odłączony od przełącznika, a nakrętka i uszczelka zacisku były wymienione. W tym stanie nie dało się uruchomić silnika, a skoro pracował on podczas wyjścia sportu, oznaczało, że tych manipulacji dokonano już podczas rejsu. Po co? Jedna z teorii sugerowała, że załoga próbowała na naprędce sklecić jakiś rodzaj zastępczego zasilania pompy zęzowej. Minusem tej teorii był fakt, że działanie to było skazane na porażkę. 24V produkowane przez akumulatory w żadnym wypadku nie zasiliłyby pompy. Wymagała ona 120V, które mogły być podane jedynie przez generator napędzany przez jeden z dwóch silników pomocniczych. Jak się jednak okazało, oba były uszkodzone. Z prawego silnika całkowicie usunięto rozrusznik i pompę wody. Oczywistym jest więc, że nie mógł on pracować w trakcie katastrofy. Sterownik pompy paliwa lewego pomocniczego silnika był w pozycji wyłączony. Oznaczało to, że ktoś wyłączył go celowo najprawdopodobniej z powodu przegrzania spowodowanego brakiem zasilania cieczy chłodzącej. Podsumowując, prawy silnik pomocniczy był niekompletny i bardzo możliwe, że był już taki przed wyruszeniem w rejs. Jego brakujące elementy mogły zostać zdemontowane w celu ich naprawy lub co bardziej prawdopodobne zostały użyte do zreperowania lewego silnika pomocniczego. Metoda używania tylko jednego silnika pomocniczego i traktowania drugiego jako zapasowego była czymś zupełnie normalnym. Jednak w momencie, gdy jeden z silników zaczął służyć jako dawca części dla drugiego, Hoita została pozbawiona zapasowego układu i w przypadku awarii mogła znaleźć się w poważnych kłopotach. Znalezione ślady wskazywały, że załoga próbowała usunąć wodę, używając przynajmniej jednej z dwóch pomp. Niestety, jak się okazało, z nimi też były problemy. Pompa zęzowa zasilana przez prawy silnik główny była niewydajna, bo jej dławik wymagał uszczelnienia. Poza tym odkryto, że przenośna elektryczna pompa zęzowa została przeniesiona ze swojego miejsca. Normalnie znajduje się po lewej stronie statku około 18 cali, czyli niecałe pół metra nad podłogą maszynowni. Załoga zamocowała ją wyżej, do belki pomiędzy dwoma silnikami głównymi. Obok leżało całe potrzebne orurowanie, ale ani rury dopływowej ani odpływowej nie podłączono. Nie podciągnięto również zasilania. Trudno z całą pewnością stwierdzić, co miało to działanie na celu, ale nie sposób nie odnieść wrażenia, że załoga do ostatniej chwili desperacko walczyła z wdzierającą się wodą. Próba przeniesienia i podłączenia pompy wyżej mogła mieć na celu uchronienie jej przed zalaniem. Z jakiegoś powodu jednak zaniechano tego przedsięwzięcia. Pompa nie została podłączona. Niczego to nie zmieniło, bo i tak zawiodłoby zasilanie. Bez działających generatorów dających konieczne 120V załoga nie miała szans uruchomić pompy. A generatory te, przypomnijmy, były napędzane przez silniki pomocnicze. Prawy był zdekompletowany, a lewy wyłączony, prawdopodobnie z powodu przegrzania. To zaś doskonale łączyło się z głównym podejrzanym, jednocalową rurką doprowadzającą wodę do chłodzenia, która pękła przez korozję i wibracje. To z kolei sprowadza nas do błędu konstrukcyjnego z 1943 roku, kiedy podczas remontu na Hawajach wymieniono instalację, jednak z powodu trudności w dostępie do materiałów oraz w wyniku oszczędności zamiast miedzianych użyto stalowych ocynkowanych rur. Te zaś w ciepłym klimacie i w kontakcie ze słoną morską wodą miały tendencję do szybkiej korozji, zwłaszcza na łączeniach i gwintach. To rozwiązanie było krytykowane m.in. przez Roberta Sutherlanda, który służył kilka lat na Hoicie jako inżynier, ale jak wspomina, niewiele mógł z tym zrobić. Wracając do ustaleń śledztwa, wyliczono, że przez pechową rurkę oraz inne pomniejsze źródła przecieków do kadłuba dostawało się około 2000 galonów, czyli ponad 7500 litrów wody na godzinę. Rurka znajdowała się około 22 cm pod podłogą maszynowni, przez co przez długi czas nie było śladów wycieku. Załoga miała szansę zorientować się o problemie dopiero, gdy woda zaczęła wdzierać się do maszynowni, a wtedy sytuacja była już całkiem poważna. Od pęknięcia rurki do całkowitego zalania choity minęło od 6 do maksymalnie 8 godzin. W tym czasie do statku wdarło się ponad 50 ton wody. Inspekcja ładowni wykazała, że brakowało sporej części ładunku. Puste beczki na paliwo miały dużą wyporność, więc część z nich mogła po prostu odpłynąć, gdy choita dryfowała, ale duża część ładunku nie miała takich właściwości. A jak się okazało, ładownia była niemal pusta. Takie rzeczy, jak na przykład worki z mąką, mogły opuścić ładownię tylko wyniesione przez ludzi. Z ładowni zniknęły także worki cukru i ryżu, puszki z naftą, pudełka z aluminiową taśmą, łącznie ponad 4 tony ładunku. Również drewno przewożone na pokładzie zniknęło. Wprawdzie drewno samo w sobie unosi się na wodzie, to w ilości w jakiej zgromadzono je na choicie było znacznym obciążeniem. I ono zatem trafiło za burtę. Wszystko wskazywało na to, że załoga starała się jak mogłaby odciążyć statek. Część pustych beczek, pierwotnie przewożonych na pokładzie dziobowym, przeniesiono do ładowni na rufie, gdzie znajdowała się większość ciężkiego ładunku. Sugeruje to próbę zwiększenia wyporności w tym miejscu. Miało to sens, bo nawet jeśli ciężki ładunek znalazłby się za burtą, to jego miejsce zajęłaby wdzierająca się woda. Umieszczenie tam beczek wypełnionych powietrzem dawało szansę zwiększenia pływalności statku. Było to na tyle nieoczywiste działanie, że śledczy uznali, że jakkolwiek załoga pracowała w pośpiechu, to na pokładzie nie było całkowitej paniki. Mimo tych wszystkich prób, koniec końców Hoita wypełniła się wodą. Jak się wydawało, odkryto, co spowodowało zalanie choity. Udało się również ustalić, co załoga robiła, próbując uratować statek. To jednak nie była odpowiedź na wszystkie pytania. Badano więc statek dalej. Dlaczego, po znalezieniu się w trudnej sytuacji, nie próbowano wezwać pomocy? Jak się okazało, próbowano. Pokładowe radio było ustawione na częstotliwość 2182 kHz. Jest to międzynarodowa morska częstotliwość ratunkowa. Bliższe oględziny wykazały, że przewód między radiem i anteną był przerwany. Kabel był zamalowany, co ukryło uszkodzenie. To ograniczało zasięg radia do zaledwie około 2 mil, czyli jakiś 3,5 km. Koło sterowe było zablokowane, ale lewy przewód steru był odłączony. Również i na to znalazło się sensowne wytłumaczenie. Podróż z działającym tylko prawym silnikiem sprawiała, że statek miał tendencję do zbaczania z kursu w lewo. Do tego dochodził również prąd morski oraz wiatr od sterburty pogłębiający to zjawisko. Aby skontrować ten efekt, ster Hoity musiał być stale skręcony w prawo, możliwe, że aż o 30 stopni. Siły działające długo na przewód sprawiły, że ten rozciągnął się. Gdy statek stanął i łódź się zatrzymała, zniknęła siła działająca na ster i luźny przewód się odłączył. Analiza instalacji elektrycznej pozwoliła na ustalenie dokładnego czasu awarii. Jak wynikało z analizy zbiorników paliwa, silnik przestał pracować 4 października, jakiś czas po 9 wieczorem. Na pokładzie znajdowały się elektryczne zegary, zasilane z instalacji. Wszystkie zatrzymały się o 10.25. Ponadto wszystkie przełączniki oświetlenia świateł nawigacyjnych i oświetlenia kabiny znajdowały się w pozycji włączonej. To zaś sugerowało, że cokolwiek miało miejsce odcięło zasilanie tuż przed wpół do 11 wieczorem. Nie udało się natomiast jednoznacznie stwierdzić, co spowodowało zniszczenia mostka i wybicie szyb. Wspomniany już Wiktor Bojwin zasugerował, że potężna fala uderzyła w hoity od strony prawej burty, powodując uszkodzenia lewej strony nadbudówki, a także zmywając ludzi i ładunek z pokładu. I choć w kwestii obliczeń dotyczących paliwa opinii Bojwina nie podważano, tak w przypadku tej teorii została ona, delikatnie mówiąc, odrzucona. Ważną informacją jest również, że z pokładu zniknął dziennik okrętowy, sekstans, pokładowy chronometr oraz inne potrzebne do nawigacji przyrządy. Brakowało również broni palnej kapitana Millera. W skład komisji śledczej utworzonej pierwotnie 21 grudnia 1955 roku wchodzili: przewodniczący Charles Croft Marsak, były sędzia naczelny sądu najwyższego Samoa Zachodniego, James Forbes, kapitan żeglugi wielkiej z Oakland. Oraz Cyril G. R. McKay, emerytowany urzędnik państwowy. Jako doradca wspierający komisję dołączył Ronald Keith Davison, który wcześniej zbadał podniesioną z wody Hoite oraz przesłuchał potencjalnych świadków Pago Pago i Api. W tym czasie zebrał wiele wartościowych dowodów i zeznań, a jego streszczenia przesłuchań w wielu miejscach okazały się bardziej przydatne od reszty raportu komisji. W imieniu rządów Samoa Zachodniego i Nowej Zelandii pojawił się prokurator generalny W. E. Wilson. Jako przedstawiciel Katarin Lomali, Sipili Pereyry, ojca Josefa Perejry i Pelis Walwork, żony Jamesa Walworka, wystąpił R.P. Phillips. Oprócz tego do pozostałych dołączyli G.T. Jackson oraz R. Metcalf. Byli przedstawicielami Coxonów, krewnych członków załogi pochodzących z Tokelau, a także Florence Hodgkinson, żony Herberta Hodgkinsona, Elizabeth Parsons, żony doktora Parsonsa. Winson Perles, żony Rogera Perlesa, oraz Emmy McCarthy, macochy Henry'ego McCarthy'ego. Przedstawiciele ci jednak niewiele wnieśli do sprawy. Czytając transkrypcję z obrad komisji, można w ogóle zapomnieć o ich istnieniu. Kapitana Thomasa Dastiego Millera, pierwszego oficera Charlesa Chucka Simpsona, ani żadnego z ich krewnych nie reprezentował nikt. 31 stycznia 1956 roku James Forbes został zmieniony przez Artura Henry'ego Prosera, emerytowanego kapitana żeglugi wielkiej. Zmiana ta została wprowadzona na prośbę samego Forbesa. Listy w nowozelandzkich archiwach dowodzą, że Forbes zrezygnował z powodów finansowych. Podejrzewał, że członkowie komisji będą kiepsko opłaceni. Zapytany 19 stycznia o dołączenie do komisji, proser miał tylko około dwóch tygodni na przygotowanie się do sprawy. Zadał w jej trakcie kilka sensownych pytań, ale poza tym raczej nie odegrał dużej roli. Komisja śledcza zasiadała w API przez 7 dni roboczych od piątku 3 lutego do poniedziałku 13 lutego 1956 roku. Przesłuchano 28 świadków, przeanalizowano niemal 60 przedmiotów, jak choćby fragmenty rury chłodzącej czy niedziałające właściwie radio. Członkowie komisji mieli za zadanie znaleźć odpowiedzi na trzy pytania. Co było przyczyną wypadku? Czy przed wypadkiem lub przed opuszczeniem API podjęto wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa statku i załogi? Czy po zgłoszeniu, że statek nie dotarł na czas do fakaofo zostały podjęte wszystkie niezbędne środki w celu jego odnalezienia i uratowania? Dwa pierwsze tematy były ściśle powiązane. Gdyby, na przykład, przyczyną tragedii był atak piratów lub nagłe ekstremalne zjawisko pogodowe, kwestie przygotowań przed wypłynięciem zeszłyby na dalszy plan. Niemniej jednak, pewne podstawy bezpieczeństwa musiały być zachowane, jak chociażby posiadanie na pokładzie sprawnego radia. Tymczasem wyszło na jaw, że awaria nie była nowa. Okazało się, że kapitan Miller miał opory przed przetestowaniem sprzętu przed wyruszeniem w podróż mimo wielokrotnych prośb. Jedna z nich została przekazana przez Rogera Perlesa, ale ten albo nie przekazał jej Millerowi, albo ślepo zawierzył jego słowom. Kapitan twierdził bowiem, że korzystając z radia Hoity jest w stanie nawiązać kontakt z Honolulu czy Pago Pago, ale nie zapiął. W miarę badania sprawy znajdowano coraz więcej dowodów przeciwko słowom Millera. Oba końce przerwanego przewodu antenowego były pokryte zieloną farbą, co mogło sugerować, że Dusty nie używał radia już od dłuższego czasu. Nie znalazłem informacji, kiedy mogło odbyć się malowanie, które zakryło ślady usterki, ale z zeznań Roberta Sutherlanda wynikało, że już w kwietniu 1955 roku widział Millera bez skutku, próbującego skontaktować się przez radio z portem wapi. Jeszcze przed odnalezieniem statku, 2 listopada w Fiji Times and Herald opublikowano artykuł Maria Homana, w którym wspominał on, że Miller obwiniał o zepsucie radia chłopca z wyspy Swains, który miał przy nim majstrować. Jeśli założyć, że Homan pisał prawdę, a uchodził za wiarygodnego, oznacza to, że Miller nie miał pojęcia na czym polegał usterka jego sprzętu, gdyż to nie z radiem był problem, a przewodem. Nie uznał jednak za istotne zbadania tej sprawy. Zresztą, jako wolny strzelec rzadko kiedy potrzebował radia, a ślepa wiara w jego statek i swoje umiejętności sprawiała, że był pewny, że da sobie radę niezależnie od okoliczności. Wygląda więc na to, że pokładowe radio nie działało przynajmniej od kilku miesięcy. Opory przed testowaniem radia okazują się oczywiste. Sprzęt był od dawna niesprawny, a ujawnienie tego mogło uniemożliwić odbycie rejsu. Na to zaś kapitan nie mógł pozwolić. Dzięki swoim manipulacjom udało mu się wypłynąć. Śledczy ustalili, że zignorowanie zbadania awarii radia było tragiczne w skutkach. Miller uważał, że uszkodzony jest odbiornik, i choć nie słyszy nic, to jego komunikaty docierają do celu. Gdyby zadał sobie odrobinę trudu i poszukał usterki, bez trudu odkryłby przerwany przewód. Nawet jeśli wtedy by to zignorował, wiedziałby w czym rzecz i w sytuacji kryzysowej mógł szybko zreperować radio. Do przywrócenia mu pełnej sprawności potrzeba było kilku minut i kilkunastu centymetrów drutu. Od biedy nadałby się nawet metalowy wieszak na ubrania. Kulała również łączność na statku pomiędzy mostkiem i maszynownią. Dzwonek telegraficzny zdemontowano i zabrano na ląd w API na zawody bokserskie. Po wszystkim nie wrócił on na statek. Kapitan Miller planował zamontowanie rury głosowej, jednak do tego nie doszło. To zaś sprawiło, że komunikacja na statku była znacznie utrudniona, co w sytuacji alarmowej mogło mieć daleko idące tragiczne skutki. Na dodatek, lokalna część załogi bardzo kiepsko znała angielski, co podczas normalnego rejsu nie było problemem, ale w przypadku kłopotów, gdy trzeba działać sprawnie i szybko, mogło stanowić nielada przeszkodę. Jeśli chodzi o kwestie poszukiwań statku, nie uniknięto kontrowersji. Podpułkownik lotnictwa Robert Keith Walker z Królewskich Nowozelandzkich Sił Powietrznych, który nadzorował poszukiwania lotnicze, złożył długie zeznanie przed komisją. Był przekonywującym, choć czasem protekcjonalnym świadkiem. Przedstawił komisji sensowne powody, dla których poszukiwania z powietrza okazały się bezowocne. Zastanawiające są natomiast słowa Jacka Thorntona, który stwierdził: kiedy rozpoczęto poszukiwania z powietrza, rząd Samoa Zachodniego próbował skłonić Królewskie Nowozelandzkie Siły Powietrzne do przeszukiwania obszaru na północ od Tokelau, zamiast na południe, podążając za kursem, który statek powinien był obrać. Powodem tego było, że rządowi oficjale podejrzewali, że Dasti próbował zbiec do Honolulu przed swoim dłużnikiem, to jest przypuszczalnie swoim wierzycielem w API, i zwiększyć szanse na sprzedaż statku. Z przyjemnością stwierdzam, że siły powietrzne odmówiły przeszukiwania trasy prowadzącej do Honolulu. Jeśli Thornton nie kłamie, to te słowa kładą się cieniem na całym śledztwie. Mogło być bowiem tak, że Państwowa Komisja chciała zdjąć jak największą część odpowiedzialności ze swoich urzędników w API, a winę za tragedię zrzucić na Millera, zaś problemami ze znalezieniem statku zdyskredytować siły powietrzne. Gdyby bowiem samoańscy urzędnicy przyłożyli się do swojej pracy, od razu wyszłoby na jaw, że Hoita nie ma prawa w takim stanie wyruszyć w morze. Analizując wnioski ze śledztwa, musimy zatem pamiętać, że mogło mieć ono na celu przerzucenie odpowiedzialności na kapitana. Temat poruszony przez Thorntona został w śledztwie zbadany. Komisja zwróciła się z pytaniem do Johna Jonesa, kapitana portu w Api. Zapytany o konflikt pomiędzy Apią i siłami powietrznymi w sprawie obszarów poszukiwań, zaprzeczył, choć w mniemaniu komisji nieszczególnie przekonująco. Natomiast Robert Walker z Sił Powietrznych, zapytany o to samo. Przyznał, że w istocie taki konflikt miał miejsce, chociaż nigdy nie potwierdził, że zwrócono się o przeszukanie trasy do Honolulu. Wracając do poszukiwań. Prowadzono je starannie, ale oparto je na błędnych założeniach, że poszukiwany jest zaginiony, ale sprawny statek. Szerokie na 20 mil ścieżki poszukiwań zostały zaprojektowane do poszukiwania statku płynącego w pozycji pionowej. Ponadto, biorąc pod uwagę uciążliwość długich lotów, załogi najprawdopodobniej polegały na radarze bardziej niż siły powietrzne chciały to przyznać. Tymczasem, jeszcze przed rozpoczęciem lotów 6 października, hojta dryfowała już zalana, na wpół zanurzona i prawdopodobnie przechylona co najmniej 45 stopni od pionu. To znacząco utrudniało wypatrzenie jej z powietrza, zaś drewniana budowa i zanurzenie w zasadzie uniemożliwiały wykrycie jej z pomocą radaru. Ten ostatni fakt znalazł potwierdzenie po odnalezieniu statku. Podczas holowania Hoita nie pozostawiała żadnego śladu na radarze, zaś holownik DG niewiele większy, ale zbudowany ze stali i płynący w pozycji pionowej, był łatwo widoczny na radarze z odległości 20 mil. Trzeba jednak przyznać, że nawet gdyby uniknięto tych błędów, wypatrzenie Hoity graniczyło z cudem. Jej pokład znajdował się blisko poziomu morza, centralna część pokryta była ciemnozieloną plandeką, a dziób i rufa wyglądały z powietrza jak dwie małe białe plamy. Z odległości 10 czy nawet 5 mil, choita wtopiłaby się w tło i została uznana jako odbicie na wodzie lub fale. Kilkukrotnie z samolotu wypatrzono coś, co mogło być choitą, jednak po bliższym sprawdzeniu okazywało się, że to fale. Niewykluczone, że mogła mieć też miejsce sytuacja odwrotna i któraś z załóg ujrzała hoitę na morzu, ale poszukując wyraźnego kształtu statku, wzięła ją za falę. Są jednak osoby, które twierdzą, że widziały statek. Komisja śledcza dotarła do pasażerów samolotu handlowego. Jeden z nich twierdził, że ujrzał jacht podczas lotu 31 października, a więc 10 dni przed odkryciem jej przez statek Tuwalu. Zeznania brzmiały wiarygodnie, jednak nie udało się w żaden sposób ich potwierdzić ani zaprzeczyć. Jeżeli morze było wtedy bardzo spokojne, a warunki oświetleniowe sprzyjające, to taka obserwacja była możliwa. Jeżeli jednak tak było, to nie została ona odpowiednio zgłoszona i nie skierowano w ten rejon żadnych jednostek. Kolejnym niedociągnięciem poszukiwań, co przyznały same siły powietrzne, była niezbyt precyzyjna nawigacja. Loty odbywały się na otwartym oceanie, pozbawionym wyraźnych punktów orientacyjnych. To sprawiało, że trudno było utrzymać idealnie zaplanowany kurs. Przez to przeszukiwane obszary czasem nachodziły na siebie, a czasem zostawiały długie i cienkie niesprawdzone miejsca. Innym błędnym założeniem była informacja o zakładanej prędkości Hoity, jaką otrzymano od organizatorów poszukiwań. Siły powietrzne otrzymały bowiem informację, że Hoita najprawdopodobniej dryfuje z prędkością około trzech węzłów. Połowa tej prędkości miała pochodzić od prądu morskiego, a połowa od wiejącego wiatru. W rzeczywistości, jak się okazało po odnalezieniu statku, dryfował on ze średnią prędkością około 0,6 węzła, pięciokrotnie mniejszą niż zakładano. Mocne zanurzenie czyniło Hoyte znacznie mniej podatną na wpływ wiatru. Możliwe więc, że obszar poszukiwań błędnie umieszczono bardziej na zachód, a z upływem czasu różnica ta powiększała się. Komisja pracowała z niezwykłą wydajnością, i już po tygodniu 22 lutego 1956 roku gotowy był raport ze śledztwa. Został on złożony w nowozelandzkim parlamencie i legislaturze Samoa Zachodniego, a następnie opublikowany w kwietniu. Był on zaskakująco mało obszerny: mając zaledwie 20 stron, prezentował się mało imponująco, zwłaszcza w porównaniu z około 300 stronami maszynopisu ze szczegółowymi dowodami, które badano. W dodatku w raporcie poszczególni świadkowie rzadko kiedy są wymienieni z imienia i nazwiska, a ich zeznania nie są cytowane, a najczęściej wplecione w ogólną narrację. Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawiane teorie, werdykt komisji był dla wielu ludzi sporym zaskoczeniem. Odrzucała ona bowiem wszystkie hipotezy rozpatrujące udział osób trzecich. Nie mogło być więc mowy o żadnym ataku piratów, japończyków czy Sowietów. Odrzucono też anomalie pogodowe i sztorm, argumentując, że pogoda była dobra, a może spokojne. Za przyczynę tragedii uznano całe wyposażenie statku. Według komisji, stan techniczny łodzi, a w szczególności awaria rury chłodzącej i pomp, były pierwotnym i wystarczającym wyjaśnieniem całej katastrofy. Raport zawierał kilka błędów, jak na przykład stwierdzenie, że istnieją dowody, że lewy silnik działał przed wypłynięciem zapi. Dowody te, jednak dostarczone głównie przez Kurta von Reichego, były sprzeczne i mało wiarygodne w świetle pozostałych informacji. Miller został określony jako mężczyzna tuż przed czterdziestką, podczas gdy w chwili tragedii miał 42 lata. Oprócz tego raport powtarza nieprawdziwy fakt, jakoby Miller osiągnął stopień komandora podporucznika. Komisja odrzuciła teorię Bojwina dotyczącą sposobu powstania uszkodzeń na statku. Stwierdzono, że powstawały one systematycznie podczas dryfu. Skąd zatem wisząca plandeka stanowiąca osłonę przed wiatrem i deszczem? Już Gerald Douglas ze statku Tuwalu zasugerował, że została ona wykonana po katastrofie i miała stanowić ochronę zniszczonego mostku. Śledczy chętnie zbadali tę kwestię i byli jej przychylni, nawet pomimo jej wad. Kiedy hojitem w końcu odnaleziono odkryto, że znajdowała się tam markiza przymocowana częściowo do uszkodzonej nadbudówki. Ten fakt popiera przypuszczenie, że na pokładzie znajdowali się rozbitkowie już po tym, jak kadłub wypełnił się wodą, a nadbudówka została zmieciona. Osoby na pokładzie prawdopodobnie naprawiły markizę na potrzebę schronienia. Z tym stwierdzeniem absolutnie nie zgadzał się Ernest James. Twierdził on, że plandekę zamocowano jeszcze w API i miała stanowić ochronę przed słońcem i deszczem dla ludzi i ładunku na pokładzie i była to normalna praktyka. Kwestia tej osłony pozostała sporna, co dało spore pole do popisu w tworzeniu teorii. Jeżeli faktycznie powstała po tragedii, zupełnie zmieniała wydźwięk wydarzeń, bo oznaczało to, że uszkodzenia statku powstały zanim Hoita została opuszczona. To zaś nasuwało pytanie, co spowodowało te uszkodzenia. A jeśli rację miał James? Cóż, wtedy uszkodzenia mogły powstać podczas dryfowania, co nie kolidowało z oficjalną wersją. Czemu zatem komisja nie trzymała strony Jamesa? Nie wiadomo. To nie jedyne miejsce, gdzie raport wydaje się niejasny. Podobnie jest w kwestii opuszczenia statku przez załogę i pasażerów. Nikt o zdrowych zmysłach nie opuściłby statku w celu dotarcia do wysp Wallis i Futuna, do których podróż trwałaby kilka tygodni. Było to zbyt daleko i zbyt niebezpieczne. Znacznie bliżej wydawał się cel ich podróży, wyspy Tokelau. Znajdowały się zaledwie około 50 mil na północ. Było to jedyne sensowne miejsce, do którego mogliby próbować się udać. Przeciwko nim działał jednak silny prąd i wiatr spychający łódź na zachód i południowy zachód. O czym obecni na pokładzie doskonale wiedzieli, dotarcie do Tokelau na małych szalupach nie miało szans powodzenia. W tej sytuacji i mając wiedzę na temat budowy i ładunku Hoity, rozwiązanie było jedno: należało pozostać na tonącej łodzi. Obita korkiem i z ładunkiem pustych beczek, Hoita miała taką wyporność, że była niezatapialna, co zresztą potwierdziło się później. Mimo kompletnego zalania, wciąż unosiła się na wodzie. Część ładunku stanowiła żywność, co umożliwiłoby załodze przeżycie. Jedyne co musieli zrobić, to przenieść puste beczki do ładowni, wezwać pomoc i czekać. I zrobili to wszystko. Beczki znaleziono w ładowni, a radio było ustawione na częstotliwość ratunkową. Tylko po ludziach nie było ani śladu. Z jakiegoś powodu postanowili mimo wszystko opuścić statek. Dlaczego? Tego komisja nie potrafiła wyjaśnić. Czytając raport komisji trudno nie odnieść wrażenia, że niektóre kwestie zostały zbagatelizowane i wnioski je przedstawiające są bardzo ogólne. Wyjaśnienia mogą być dwa. Pierwsze jest takie, że członkowie komisji pracowali pod presją czasu, którą najpewniej narzucili sobie sami. Sprawa była dość głośna, co róż prasa wysnuwała nowe teorie na podstawie szczątkowych informacji. śledczym mogło zależeć na szybkim wyjaśnieniu sprawy. Drugie wyjaśnienie jest takie, że mieli inny powód bagatelizowania niektórych spraw. Naciski z góry, aby pominąć niektóre poszlaki, celowe pozostawianie niektórych kwestii niejasnych, aby można było je samodzielnie zinterpretować, chęć zdjęcia odpowiedzialności z urzędników WAPI. Możliwości jest wiele i, choć niektóre brzmią jak teorie spiskowe, biorąc pod uwagę wszystkie powiązania, nie możemy zakładać w ciemno całkowitej neutralności komisji śledczej. W podsumowaniu raportu możemy znaleźć informację, że choć udało się ustalić prawdopodobny los statku, nie udało się ustalić, gdzie zniknęli znajdujący się na nim ludzie. Całą winą za tragedię obciążono fatalny stan techniczny statku. To zaś ściągało odpowiedzialność na jedną osobę, kapitana Tomasa Millera. Wyruszył on w rejs bez pozwolenia na przewóz pasażerów, z niesprawnym silnikiem głównym, pomocniczym, z zprzerzedziałą instalacją chłodzenia, z niedziałającym radiem. O wszystkich tych usterkach wiedział i z premedytacją je ukrywał za wszelką cenę, aby tylko rejs doszedł do skutku. Sprawa była o tyle łatwa, że sam Miller nie mógł się bronić. Częściowo dzięki temu nie oskarżono żadnego z urzędników odpowiedzialnych za kontrolę i organizację rejsu Hoity. Zaproponowano jedynie kilka zaleceń, ulepszenia procedur mających uniemożliwienie podróży statkom w takim stanie w przyszłości. I taki był finał śledztwa. Nie trudno domyślić się, że nie zadowolił on wielu ludzi. Wciąż pozostawało wiele pytań. Gdzie podziała się załoga i pasażerowie? Czy plandekę zamocowano w porcie czy po katastrofie? Co z zakrwawionymi bandażami znalezionymi podobno w lekarskiej torbie? Do tej kwestii komisja nigdy się nie odniosła. Podobnie jak do wielu innych. W 1962 roku Peter Plowman w intrygująco zatytułowanym artykule I share responsibility for the Hoita tragedy, czyli jestem współodpowiedzialny za tragedię Hoity, wspomina, że jego udział w sprawie został całkowicie pominięty w raporcie. Twierdzi on bowiem, że sprawdzał stan statku w sierpniu lub wrześniu i miał bardzo wiele uwag. Wiele urządzeń nie działało jak należy, a działania radia i pomp nie testowano od dawna. Uznał, że jacht absolutnie nie nadaje się do odbywania rejsów oceanicznych i taką opinię przekazał Thomasowi Smithowi, pełniącemu obowiązki wysokiego komisarza. Ten przyjął ją i przekazał dalej. Plowman twierdzi, że po tragedii jego raport z zaleceniami zniknął. Istotnie, nie ma o nim mowy podczas dochodzenia, jego samego niewezwane jako świadka nie został też nigdzie wymieniony z nazwiska. Również Smith nie powiedział nic na ten temat. Jeżeli Plowman nie kłamie, stwierdzenie, że rząd nie chciał czarterować Hoity tylko ze względu na brak dokumentów i wątpliwe zyski, zostało ukute już po fakcie i miało na celu ukrycie niezręcznej prawdy, że rząd został ostrzeżony o fatalnym stanie jachtu. Ta kwestia pozostaje jednak sporna, bo komisja wcale nie musiała ukrywać spostrzeżeń Plowmana. Ba, w raporcie dokładnie wytknięto fatalny stan łodzi, choć oczywiście całą winę zrzucono na kapitana Millera. Czemu więc pominięto Plowmana w śledztwie? Bardzo rozsądne wyjaśnienie tego jest takie, że ludzie często przypisują swoim dokonaniom większą wartość niż mają one w rzeczywistości. Komisja ustaliła, że statek był w kiepskim stanie i popieranie tego kolejnym raportem jakiegoś mało znaczącego urzędnika po prostu nie było potrzebne. Przez to Plowman poczuł się urażony i opublikował swoją wersję. Czemu jednak zrobił to dopiero kilka lat po sprawie? Nie wiadomo. Znacznie poważniejsze zarzuty do ustaleń komisji miał Jack Thornton. Był przekonany, że komisja nie poświęciła wystarczająco uwagi informacjom, które chciał jej przedstawić. Należy jednak pamiętać, że jego teorie obejmowały udział okrętów podwodnych lub nieuczciwe praktyki handlowe. Z tej perspektywy, fakt, że komisja trzymała go na dystans, przestaje być oburzający. W każdym razie, Thornton stanął po stronie inżynierów twierdzących, że po pierwsze, silniki Hoity były w zasadzie solidne, a po drugie, przeciek z jednocalowej rurki nie mógł zatopić statku. Żaden z tych inżynierów nie stanął przed komisją śledczą. Jeden z nich, Tom Cavender, twierdził, że Choita zepsuła się z powodu wody w paliwie, nieprzestrzegania procedur opróżniania zbiorników, a następnie usuwania wody z silnika głównego, gdy został on zanieczyszczony, a powtarzane ciągle próby uruchomienia go rozładowały doszczędnie akumulatory. Z drugiej strony przed komisją stanęli inżynierowie, którzy przedstawili wersję, która teraz uchodzi za oficjalną, a która bardzo dobrze wyjaśniała wszystkie aspekty sprawy. Również fakt znalezienia wody w paliwie. Miała się ona tam znaleźć już po zalaniu łodzi. Wobec takiej integralności teorii, nawet sceptyczny Thornton musiał uznać, że ta wersja lepiej odpowiada rzeczywistości. Nie były to jednak wszystkie uwagi Thorntona. Jego nieopublikowane notatki zawierają informacje, że anonimowy, umundurowany oficer marynarki wojennej dokładnie sprawdził choitę w Malao, ale nie pozwolono mu zeznawać przed komisją. Wiele poszlak wskazuje na to, że chodzi o porucznika Bradleya z królewskiej marynarki wojennej Nowej Zelandii. Według słów Thorntona oficer ten twierdził, że w maszynowni Hoity znalazł coś bardzo dziwnego. Thornton w notatkach stwierdza w pewnym momencie, że chodzi o lekarski stetoskop, a jego obecność w maszynowni wraz z materacami świadczyła, że służyły one nie ochronie silnika czy zatkaniu wycieku, a były tam, ponieważ położono tam rannych. To bardzo intrygująca teoria, szkoda tylko, że da się łatwo obalić. Po pierwsze, było to fatalne miejsce do leczenia rannych. Mokre, brudne i ciasne. Jedyne sensowne uzasadnienie wybrania tej lokalizacji jest takie, że osoby te zostały ranne już w maszynowni, a ich obrażenia uniemożliwiały przeniesienie ich gdzieś indziej. Za tym jednak nie przemawiają żadne poszlaki. Nie odkryto śladów eksplozji, ognia ani śladów krwi, a stetoskop mogła do ładowni przenieść woda, choć naturalnie niczego pewnie w 100% być nie możemy. 21 kwietnia 1956 roku Fiji Guardian opublikował artykuł na pierwszej stronie dotyczący ustaleń komisji i dodający kilka ostrych uwag. Thornton był wtedy redaktorem tej gazety i wszystko wskazuje, że on był autorem artykułu. W nim skarżył się, że komisja nie zgłębiła historii tak dokładnie, jak mogła na podstawie dostarczonych jej dowodów. Oprócz tego Guardian przedstawiał innych, w jego mniemaniu istotnych świadków, którzy nie zostali przesłuchani przez komisję. Jednym z nich był PLM Morgan, nowozelandczyk, członek Zgromadzenia Ustawodawczego Zachodniego Samoa. Morgan zobowiązał się złożyć wniosek o podważenie wypłat wynagrodzeń dla członków komisji, gdyż w jego mniemaniu nie wywiązali się dobrze ze swojego zadania. Oprócz tego chciał wiedzieć, dlaczego uniemożliwiono kilku potencjalnym świadkom złożenie zeznań, w tym Peterowi Plumanowi i trzem ludziom na Fidżi, w tym prawdopodobnie Jackowi Tontonowi. Chciał również wiedzieć, dlaczego nie mógł zostać przedstawicielem w komisji reprezentującym kapitana Millera i pierwszego oficera Simpsona. Podejrzewał, że jego obecność utrudniłaby zrzucenie całej winy na kapitana. Przez kolejne lata Thornton napisał wiele artykułów na temat śledztwa, przy czym skupiał się już na obnażaniu niedociągnięć śledztwa, a nie na przedstawianiu własnych teorii. W jego nieopublikowanych notatkach można jednak znaleźć wiele informacji na temat teorii spiskowych. Sugerował on, że teorie o radzieckich łodziach podwodnych były rozpowszechniane, aby ukryć prawdziwą przyczynę: japońskich piratów. Biorąc jednak pod uwagę sytuację polityczną tamtych czasów, bardziej sensowna wydaje się sytuacja odwrotna: obwiniania Japończyków, aby ukryć skandal, w który zaangażowani byliby Sowieci. W jednym z tekstów Thornton pisze, że wierzy, że tych 25 ludzi zostało zamordowanych i rząd wie jak i przez kogo. Jednak nawet w tym tekście, pisanym tylko jako prywatna notatka, nie wyjawił swojej wersji tego, co się wydarzyło. Być może prawda była zbyt straszna, aby przelać ją na papier. A może jego obsesja na punkcie sprawy sprawiła, że jego nieuzasadniona nienawiść do rządu i śledczych urosła tak bardzo, że wpadł w paranoję i ukrywał wszystko w głowie. To, co trzeba Thorntonowi przyznać, to fakt, że zgromadził imponującą ilość danych, dokumentów, zeznań i artykułów na temat sprawy Hoity. Podobno planował napisać książkę na ten temat. Jego archiwum zawiera nawet pięć wersji jej wstępu, ale prawdopodobnie nigdy nie ukończył pełnego rozdziału, a wszystko co ustalił w sprawie Hoity, opublikował w 1955 i 1956 roku. Całkiem możliwe, że Thornton poczuł się wykorzystany, gdy na bazie jego informacji oraz nawet wykorzystując jedną z wersji jego tytułu, Robin Mogam opublikował swoją książkę. Opublikowana w 1962 roku, The Hoita Mystery była jedynym tej objętości kompedium informacji aż do wydania w 2002 roku przez Davida Wrighta książki Hoita Solving the Mystery, której wiele fragmentów posłużyło mi do stworzenia tego filmu. Pominijmy jednak resztę kontrowersji, gdyż nie wnoszą one wiele do sprawy. Warte zapamiętania jest jedynie, że sporo osób miało zarzuty do finałowego raportu komisji twierdząc, że został on przygotowany albo niedbale, albo pod naciskami osób trzecich. Wróćmy na chwilę do feralnego statku i jego dalszej historii. Przedstawię ją wam pokrótce, gdyż nie jest ona już szczególnie istotna, choć warto ją znać i chętnie zamknę i ten wątek. Właścicielka Hoity w lipcu 1956 roku wystawiła ją na aukcję. Została sprzedana Davidowi Simpsonowi z Fiji za 2425 funtów. Została przez niego wyremontowana i zmodernizowana i jeszcze w tym samym roku wyszła ponownie w morze. Ciągnął się za nią jednak spór prawny dotyczący jej przerejestrowania bez zezwolenia spod jurysdykcji Stanów Zjednoczonych pod jurysdykcję Wielkiej Brytanii. W styczniu 1957 roku osiadła na mieliźnie, przewożąc 13 pasażerów na morzu Koro w pobliżu Fidżi. Została naprawiona i w październiku 1958 roku rozpoczęła regularne kursy handlowe pomiędzy portami Lewuka i Suwa na Fidżi. Ponownie osiadła na mieliźnie w listopadzie 1959 roku w pobliżu Lewuki. Wspomagając się przepływem, udało się ją sprowadzić na morze, ale zaczęła nabierać wody. Uruchomiono pompy, jednak wtedy okazało się, że zawory przy nich zostały zamontowane odwrotnie, przez co zamiast wypompowywać one wodę na zewnątrz, pompowały ją do środka statku. Tego było już za dużo dla właściciela. Hoita została porzucona na brzegu. Zdemontowano niemal całe wartościowe wyposażenie tak, że w zasadzie pozostał sam kadłub. W tym stanie w 1960 roku kupił ją Robin Mogam który napisał dwa lata później książkę The Hoita Mystery, wydaną w 1962 roku. Mogam sprzedał kadłub w 1966 roku majorowi J. Castling Cottle, właścicielowi biura turystycznego i reklamowego w Lewuce. Castling Cottle planował przemienić to, co pozostało ze statku, w muzeum i herbaciarnię, Jednak, czy to z powodów finansowych, czy też innych, z jego planów nic nie wyszło. Kadłub niszczał i rozpadał się fragment po fragmencie i pod koniec lat 70. postatku nie było już śladu. Jego historia żyła nadal i co jakiś czas była przywoływana z powrotem. 14 marca 1975 roku Poczta Zachodniego Samoa wydała zestaw pięciu znaczków dotyczących tajemnicy Hoity. W 2009 roku w Torbay, przedmieściu nowozelandzkiego Auckland, na cześć doktora Alfreda Denisa Parsonsa, pasażera Hoity, nazwano chodnik w pobliżu jego domu. Trzy lata później, w 2012 roku w na Samoa i w Fakaofo na Tokelau, wzniesiono dwa kamienie pamięci ofiar Hoity. Pasażerowie i załoga statku MV Hoita wciąż są oficjalnie uznawani za zaginionych, nie martwych. Zanim przejdziemy do analizowania różnych teorii na temat tego, co wydarzyło się na pokładzie, musimy zastanowić się nad jedną kluczową sprawą: jak odniesiemy się do wyników oficjalnego śledztwa. Możemy założyć, że zawartość raportu odpowiada temu, co rzeczywiście odkryto i przeanalizowano podczas badania sprawy. Możemy również stwierdzić, że zbyt wiele wskazuje na to, że śledztwo zostało celowo zmanipulowane i przedstawione w raporcie dane mogą, ale wcale nie muszą być rzetelne i prawdziwe. I właśnie od teorii niezgadzających się z raportem komisji śledczej zaczniemy. Pierwszą teorią, jaką rozpatrzymy, jest możliwość kolizji z innym statkiem. Świadczyć za tym miałyby przede wszystkim uszkodzenia statku, ale także podejrzana wizyta nieokreślonego wojskowego na choicie podczas śledztwa, a także narzucona celowo niedbałość w prowadzeniu dochodzenia. Fatalny stan techniczny jachtu został wykorzystany jako wyjaśnienie zagadki, aby ukryć prawdziwego sprawcę inną jednostkę pływającą, która musiała pozostać nieznana. Mógł to być na przykład okręt wojskowy sojusznika przeprowadzający jakieś tajne manewry lub wroga na dalekim wypadzie, a którego udział ukryto, aby uniknąć międzynarodowego skandalu. Co może przemawiać za taką teorią? Zakrwawione bandaże. Kolizja z innym statkiem, zwłaszcza większym, z pewnością mogła spowodować obrażenia u członków załogi Hoity. To tłumaczyłoby zarówno odkrycie zakrwawionych bandaży, jak i fakt, że pominięto to podczas śledztwa. Ich obecność absolutnie nie pasowała do oficjalnej wersji wydarzeń, w której pęknięta rurka zalała statek i zmusiła ludzi do opuszczenia go. Brak ładunku. Jeżeli ta po kolizji zaczęła nabierać wody, to całkiem logiczne się wydaje, że ludzie na pokładzie zaczęli wyrzucać ładunek za burtę, aby odciążyć uszkodzony statek. Rozwieszona plandeka. Jeżeli Ernest James się myli, a rację ma Gerald Douglas, który zauważył, że plandeka wygląda, jakby miała na celu osłonienie zniszczonego mostka, to jest to koronny argument przeciwko oficjalnej wersji wydarzeń. Oznaczałoby to bowiem, że na statku przebywali ludzie już po powstaniu uszkodzeń nadbudówki. Nie mogły więc one powstać dopiero podczas dryfowania. Sposób prowadzenia śledztwa. Śledztwo było prowadzone z dala od medialnego zgiełku, co z jednej strony mogło działać korzystnie, zapewniając święty spokój komisji, z drugiej nikt członkom komisji nie patrzył na ręce, co dawało im możliwość w zasadzie dowolnego manipulowania zebranymi informacjami. Końcowy raport sprawia wrażenie mało profesjonalnego. Świadkowie nie są w nim wymienieni z imion i nazwisk, a ich zeznania nie są cytowane, a jedynie wnioski z nich są wplecione w ogólną narrację raportu. Możliwe, że stało się tak, aby ukryć prawdziwą przyczynę tragedii. Próba podłączenia pompy do akumulatorów. Rozpaczliwe próby uratowania statków w zasadzie nie powinny dziwić, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Głębsze zastanowienie się nad tym tematem sprawia jednak, że dochodzimy do wniosku, że robili to ludzie, którzy mieli o tym blade pojęcie. Generatory zasilały instalację według amerykańskiego standardu: prądem przemiennym o napięciu skutecznym 120V i częstotliwości 60Hz. Akumulatory dostarczały 24V prądu stałego. Pompa zasilana przez generator nie miała szans zadziałać podpięta pod akumulator. Było to marnotrawienie tak cennego wtedy czasu. Jest to mało prawdopodobne, aby kapitan lub pokładowy inżynier nie wiedzieli o tym fakcie. Oznacza to, że w kluczowym momencie musiało ich na pokładzie zabraknąć. Mogli wypaść za burtę, lub byli ciężko ranni, lub nawet martwi. Wizyta wojskowego na badanym statku. Według Jacka Thorntona, te przebadał oficer marynarki wojennej. Znalazł on w maszynowni coś, co podobno określił jako bardzo dziwne. Według Thorntona mógł to być lekarski stetoskop. I rzeczywiście, obecność sprzętu medycznego w maszynowni wydaje się zastanawiająca. Mógł się tam jednak znaleźć na wiele sposobów i niekoniecznie jest to podejrzane. Podejrzana jest natomiast wizyta oficera, którego jednak potem ani nie przesłuchano, ani nie wyjaśniono, co miała na celu jego obecność na badanym jachcie. Czy miało to na celu usunięcie jakichś śladów, podrzucenie spreparowanych dowodów lub upewnienie się, że śledztwo zmierza we właściwym kierunku? Wykluczyć tego nie możemy. Kwestią sporną są uszkodzenia statku. Uszkodzenia nadbudówki wpasowują się w tę teorię całkiem nieźle, ale należałoby się też spodziewać innych, takich, które mogłyby spowodować zatonięcie statku. A o takich, przynajmniej oficjalnie, nic nie wiadomo. Z drugiej strony, choć śledztwo toczyło się we względnej tajemnicy, nie brakowało ludzi, którzy Hoita oglądali, choćby z dystansu. Czy można polegać na opinii tych, którzy z obserwacji wywnioskowali, że Hoita się z czymś zderzyła? To kwestia sporna. Na niekorzyść tej teorii świadczy. Brak drugiego statku. Nie ma żadnych doniesień o obserwacjach uszkodzonego okrętu w tym czasie i w tym rejonie. Hoita była statkiem raczej niewielkim, więc trudno podejrzewać, aby w czasie kolizji była w stanie zatopić inną jednostkę. Zresztą, gdyby tak było, pozostałyby ślady, jak choćby unoszące się szczątki czy plama paliwa. Poza tym, gdyby sprawa dotyczyła okrętu wojskowego, na pewno zarządzono by jego poszukiwania, co przy jednoczesnym szukaniu Hoity z pewnością wyszłoby na jaw. Ponieważ nic takiego nie miało miejsca, należałoby założyć, że znalazła się na kursie kolizyjnym z większą od siebie jednostką. Z kolei taką byłoby dużo łatwiej zauważyć. Uszkodzony okręt wojenny czy statek handlowy prędzej czy później zostałby zaobserwowany na morzu lub w którymś z portów. Sprawa była na tyle głośna, że taka informacja powinna kiedyś wypłynąć. Tymczasem żaden taki świadek nigdy się nie zgłosił. Spiskowość teorii. Cała teoria opiera się na uznaniu oficjalnego śledztwa za niewiarygodne, przy jednoczesnym uznaniu za wiarygodne zeznań osób pojawiających się znikąd, posiadających niewielką wiedzę albo mających tendencję do wymyślania teorii spiskowych. Tymczasem oficjalne śledztwo może nie było przesadnie solidne, może miało na celu przerzucenie całości odpowiedzialności na kapitana Miller'a, ale zarzut, że całkowicie ukryto prawdziwą przyczynę tragedii, wydaje się zdecydowanie na wyrost. Kolejna teoria odrzucająca wyniki oficjalnego śledztwa określa znacznie dokładniej podejrzanych. Tym razem mowa nie jest o bliżej niezidentyfikowanej jednostce pływającej, a konkretnie o statkach pod japońską banderą. The Fiji Times w swoim artykule cytował pewne źródło, które twierdziło, że Hoita przeszła przez dużą grupę japońskich łodzi rybackich podczas swojego rejsu. A jej pasażerowie byli świadkami czegoś, czego nie powinni. Źródłem tym mogły być siły powietrzne Nowej Zelandii, gdyż krążyła plotka, że piloci widzieli Hoitę otoczoną japońskimi łodziami. Z kolei Daily Telegraph sugerował, że za zniknięciem stoją wciąż aktywne japońskie siły z II wojny światowej, działające na odizolowanych wyspach. Ta teoria zyskała spore poparcie, gdy na pokładzie odkryto noże wyprodukowane właśnie w Japonii. Z drugiej strony ich stan wyraźnie wskazywał, że są już dość stare i zużyte. Również New Zealand Herald argumentował za winą Japończyków. Na czym ta wina miałaby polegać? Czy wdarli się na pokład i wymordowali załogę? Celowo staranowali mniejszą jednostkę? A może kolizja była przypadkowa i ślady starano się zatrzeć? To już jest kwestią sporną. Spróbujmy więc przeanalizować te wszystkie możliwości, sprowadzając je do wspólnego mianownika. Winni są japońscy marynarze. Co przemawia za taką wersją? Obserwacje Hoity w otoczeniu japońskich statków. Podobno piloci widzieli Hoitę w towarzystwie japońskich jednostek. Plotka głosiła, że ten fakt uwiercniono nawet na zdjęciu. Nigdy jednak takowe nie wypłynęło na jaw. Trudno zatem ocenić wiarygodność tego argumentu. Opuszczenie statku przez załogę i pasażerów. Jeżeli statek został zaatakowany, to jego opuszczenie w celu uratowania życia mogło mieć sens. Załoga i pasażerowie mogli też zostać do tego zmuszeni. Zakrwawione bandaże. Krew na bandażach sugeruje, że ktoś został ranny. Jeżeli korzystając z dostępnej broni, osoby na statku próbowały stawić atakującym opór, całkiem prawdopodobne, że ktoś odniósł jakieś obrażenia. Japoński upór. W 1955 roku wciąż panowały dość antyjapońskie nastroje nie do końca bezpodstawne. Niektórzy Japończycy nie przyjęli do wiadomości kapitulacji swojego kraju i walczyli na własną rękę dalej. Znane są pojedyncze historie żołnierzy, którzy jako partyzanci toczyli wojnę aż do połowy lat 70. W tym świetle wydaje się całkiem możliwe, że załoga jakiegoś japońskiego statku próbowała wciąż walczyć z amerykańskim wrogiem. Zniszczony mostek Zgodnie z opisami znalezionego statku, mostek był w kiepskim stanie, a szyby powybijane. Ktoś jednak próbował użyć materiału, aby go nieco osłonić. Trudno tutaj wyrokować, czy uszkodzenia powstały przed, czy po opuszczeniu statku przez ludzi. Wspomniana prowizoryczna osłona sugeruje jednak, że zniszczenia powstały, gdy na statku wciąż ktoś był. Być może było tak, że statek został zaatakowany i uszkodzony, a niektórzy, w tym kapitan, ranni. Ładunek został skradziony, a ludzi pozostawiono na pastwę oceanu na tonącym statku. Gdy próby prowizorycznego naprawienia statku nie przyniosły rezultatu, ludzie wsiedli na szalupy i uciekli na morze. Bezsensowna próba podłączenia pompy jak wspominałem wcześniej, poczyniona próba podłączenia pompy zęzowej do akumulatorów była skazana na porażkę i przynajmniej kilka osób na pokładzie musiało o tym wiedzieć. Niekoniecznie musieli sobie z tego zdawać sprawę Japończycy, którzy w ten sposób mogli chcieć zatrzeć ślady napaści lub kolizji i skierować śledztwo z dala od nich. Brak śladów walki. Na Hoicie nie odnaleziono śladów trafień z broni ani innych świadczących o zaciekłej walce, a musiał zatem przebiegać dość bezkrwawo. Na Hoicie, nie licząc rewolwerów, kapitana nie było broni. Załoga musiała więc stwierdzić, że lepiej będzie się poddać. Miller mógł być tego samego zdania i woleć oddać ładunek, niż ryzykować życie pasażerów i stan swojego ukochanego statku. Japońskie noże. Na pokładzie znaleziono zestaw japońskich noży. Dość szybko okazało się, że są to jakieś stare i zniszczone noże, wcale nie należące do zestawu, a będące zbiorem różnego rodzaju ostrzy, w tym scyzoryka i złamanego rybackiego noża bez rękojeści. Podano również, że większość noży wcale nie pochodziła z Japonii. Jeżeli jednak uznamy, że oficjalne wyjaśnienia są dla nas niewiarygodne, a takie jest założenie tej teorii, to zdementowanie informacji o pochodzeniu noży wydaje się oczywistą drogą do ukrycia udziału Japończyków w tragedii. Zatonięcie japońskiego statku. 15 listopada New Zealand Herald donosiło o zatonięciu w obszarze poszukiwań japońskiego statku. Możliwe, że statek ten wpadł na Hoitę i zatonął. Jeżeli jego załoga była uzbrojona, mogła siłą przyjąć Hoitę, zmusić obecnych na niej ludzi do wyrzucenia za burtę ładunku, po czym pozbyć się ich. Gdy okazało się, że i hoita nabiera wody, nie orientując się w sposobie zasilania pomp, próbowali podłączyć jedną z nich do akumulatorów. A gdy to nie zdało egzaminu, uciekli na szalupach, zabierając przyrządy nawigacyjne i broń. Na niekorzyść tej teorii świadczą. Brak powodu napaści. Nawet jeśli zbłąkany japoński oddział postanowił zaatakować niegroźny statek handlowy, nie bardzo miał do tego powód. Hoita nie wyglądała imponująco. Trudno podejrzewać ją było o przewóz jakichś wartościowych dóbr. Owszem, hoita przewoziła ładunek środków medycznych całkiem potrzebnych toczących prywatną wojnę Japończykom. Sęk w tym, że nie mieli oni prawa wiedzieć, co znajduje się w ładowni napotkanego statku. Jeżeli zaś atakowaliby co popadnie, z pewnością takich historii w okolicy byłoby więcej. A takowych nie ma. Geografia. Druga wojna światowa toczyła się na dużej części Pacyfiku. Jednak samotny statek, atakujący obce jednostki pływające, raczej nie miałby szans przetrwania z dala od przyjaznego lądu, gdzie mógłby pobrać zapasy żywności, wody czy paliwa. W przeciwieństwie do japońskich partyzantów działających w dżungli pełnej jedzenia czy wody, statek na środku oceanu musiałby polegać na przynajmniej częściowym zaopatrzeniu z zewnątrz. Tymczasem Tokelau leży 7 tysięcy kilometrów od wybrzeży Japonii, Samoa jeszcze dalej. Mało prawdopodobne, żeby napastnicy oddalali się tak daleko od swojego lądu. W 1955 roku między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi oraz ogólnie pojętym Zachodem panowała bardzo napięta sytuacja. Utrzymywanie równowagi pomiędzy rozmowami pokojowymi, próbami zastraszenia wroga oraz konfliktami toczonymi w różnych miejscach globu nie bez powodu przeszło do historii jako zimna wojna. W utrzymywaniu tego niepewnego balansu brały udział głowy mocarstw, agencje wywiadowcze, służby specjalne, wojsko. Jakakolwiek akcja musiała mieć poparcie najważniejszych osób jednej ze stron. Nieprzewidziane wydarzenia angażujące obie strony konfliktu mogłoby naruszyć tą kruchą równowagę i pociągnąć za sobą bardzo poważne następstwa. Wiele takich wydarzeń miało miejsce, ale zostały utajnione i wyciszone. Przykładem takiego wydarzenia może być zabójstwo prezydenta Kennedy'ego w 1963 roku w Dallas. Oficjalne śledztwo ustaliło, że winny był jeden człowiek, mimo ogromu zeznań, przesłanek i poszlak sugerujących udział większej ilości osób. Dlaczego? Być może dlatego, że podobno trop prowadził na komunistyczną kubę, a więc oznaczał zaangażowanie przynajmniej pośrednie ZSRR. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo, ale tego typu dziwnych i niejasnych spraw są setki i nie możemy wykluczyć, że zaginięcie załogi Hoity nie jest jedną z nich. Co Sowieci mogli chcieć od załogi? Wystarczyło, że mający jakieś problemy radziecki okręt podwodny wynurzył się w pobliżu Hoity. Ludzie na jej pokładzie stali się wtedy niewygodnymi świadkami działań żołnierzy Kraju Rady. Atakowych świadków należało usunąć. Co może przemawiać za taką teorią? Mnogość teorii i sposób prowadzenia śledztwa Im więcej teorii, tym mniejsza szansa, że ktoś odkryje właściwą. Sianie dezinformacji to dobra metoda na odwrócenie uwagi od prawdziwego powodu tragedii. Nie możemy wykluczyć, że ktoś podsuwał tym wszystkim gazetom odpowiednio spreparowane plotki, aby na ich podstawie powstawały teorie, czy to o kolizji, czy to o udziale japońskich statków. Wszystko po to, aby odwrócić uwagę od powstającej wśród ludzi hipotezy, że winni mogą być Rosjanie. Również śledztwo musiało udowodnić założoną z góry tezę, w tym wypadku zaniedbania kapitana. Zimna wojna. Zimna wojna była okresem pełnym napięć pomiędzy państwami bloku wschodniego a zachodem. Jeżeli Sowieci mieli jakiś interes w przejęciu ładunku lub usunięciu załogi Hoity, mogli się na to zdobyć bez specjalnych oporów. Brak ładunku: Hoita przewoziła m.in. środki medyczne i lekarstwa. Można sobie wyobrazić, że po przejęciu statku napastnicy uznali, że jest to coś, co im się przyda. Niepotrzebne rzeczy albo kazali wyrzucić za burtę, albo pozostawili w spokoju. A to załoga później się ich pozbyła, gdy statek zaczął nabierać wody. Zakrwawione bandaże. Bandaże mogą świadczyć o tym, że na statku doszło do jakiejś walki, podczas której ktoś doznał poważnych obrażeń. Napaść radzieckich podwodniaków mogłaby to w pewien sposób tłumaczyć. Kwestią sporną jest: opuszczenie statku przez załogę i pasażerów. Trudno podejrzewać, aby Rosjanie chcieli zmusić załogę do wejścia na pokład swojego okrętu podwodnego. Szkoda było na to miejsce i zapasów. Bardziej prawdopodobne, że po przyjęciu okrętu i rozszabrowaniu czego tylko się dało, albo pozostawiliby ludzi w spokoju, albo aby uniknąć świadków, wymordowaliby wszystkich na pokładzie. Skoro jednak tak, to dlaczego na pokładzie łodzi ratunkowych? Jedyne co mi przychodzi do głowy to próba zmylenia prowadzących śledztwo. Mało prawdopodobne jednak, aby radzieccy żołnierze zaprzątali sobie tym głowę. A informacje o braku szalu pochodzą jeszcze sprzed rozpoczęcia śledztwa, nie mogły być więc spreparowane później. Na niekorzyść tej teorii świadczą: próby uratowania statku. Najlepsze kłamstwo to takie, które zawiera sporą dawkę prawdy. Dlatego też, zamiast preparować dziesiątki dowodów, aby udowadniać teorię zupełnie zmyśloną, łatwiej jest kilka faktów dodać, kilka ukryć i na tej podstawie przedstawić swoją wersję. A to oznacza, że przynajmniej część informacji ze śledztwa jest prawdziwych. One z kolei świadczą o rozpaczliwych próbach ratowania statku. To natomiast zupełnie nie pasuje do teorii, w której za zaginięcie załogi choity mieliby odpowiadać Sowieci. Ci, po przejęciu statku, usunęliby najpewniej niewygodnych świadków doskonale znanym sobie sposobem: strzałem w tył głowy. Po rozszabrowaniu statku zniknęliby tak szybko jak się pojawili. Jeśli zaś ich kłopoty były na tyle poważne, że nie mogliby tego zrobić, ktoś by ich zauważył. To z kolei oznacza, że na Hoicie nie ostałby się nikt, kto mógłby walczyć o utrzymanie jachtu na powierzchni. Tymczasem, według oficjalnych danych, próbowano podłączyć pompę, wyrzucono towar za burtę, próbowano wezwać pomoc, przez radio zniknęły łodzie ratunkowe, a jedna z wersji głosi, że plandeka wisząca na statku miała chronić uszkodzony mostek. Przynajmniej część z tych informacji musi być prawdziwa, a to nie pasuje do teorii. W przestrzeni publicznej swoich zwolenników miała również teoria, że za wydarzenia na hojcie mogli odpowiadać piraci, którzy napadli na statek. Ludzie głoszący tę teorię zwykle nie zastanawiają się nad implikacjami zakładanych zdarzeń. Jeżeli piraci napadli, wymordowali załogę i zabrali ładunek, to kto próbował desperacko utrzymać Hojtę na powierzchni? Nie było śladów prób zatopienia statku. Jest jedna wersja wydarzeń, która by mogła to pogodzić, wymaga jednak niefortunnego zbiegu okoliczności. Jeżeli hoita przeciekała już wcześniej, kapitan Miller mógł za wszelką cenę próbować dotrzeć do portu docelowego. Podczas próby dopłynięcia do Tokelau coraz mniej sterowny statek stał się wygodnym celem dla piratów. Ci ranili kapitana stawiającego opór, rozszabrowali ładunek i zdewastowali statek. Następnie uciekli z Hoity, zostawiając jej pasażerów na pastwę losu. Ci, bez charyzmatycznego dowódcy w postaci kapitana, opuścili nabierający wody statek i licząc, że uda im się brakujący dystans pokonać na szalupach, wyruszyli na ocean, gdzie przepadli bez wieści. Co może przemawiać za napadem piratów? Zakrwawione bandaże. Jeżeli statek został zaatakowany, to możliwe, że osoby obecne na pokładzie postanowiły spróbować odeprzeć atak, korzystając z broni dostępnej na pokładzie. Walka zaś mogła spowodować rany u jednej lub więcej osób. Stan statku. Odkryte ślady prób ratowania statku świadczą o tym, że istotnym problemem było nabieranie przez choite wody. Pozbyto się większości ładunku oraz próbowano podpiąć pompę pod zasilanie akumulatorowe. To ostatnie działanie zostało jednak przerwane: albo załoga zdała sobie sprawę, że jest z góry skazane na porażkę, albo niesterowny i powolny statek stał się łatwym łupem dla piratów. Sposób prowadzenia śledztwa: Jeżeli faktycznie napad piratów zgrał się w czasie z problemami pod pokładem Hoity, to ukrycie ataku było bardzo proste. Wystarczyło ukryć obecność śladów napaści, jak choćby zakrwawionych bandaży, a podkreślić kłopoty z nabieraniem wody. Dlaczego komisja miałaby tak zrobić? Cóż. Podana w mediach informacja, że podróże lokalnymi szlakami wodnymi są niebezpieczne dla życia i zdrowia, mogłaby przynieść ogromne straty dla lokalnej gospodarki i turystyki. Ludzie baliby się wypływać w morze, ucierpiałby transport, podupadłaby turystyka. Lepiej było ten drobny piracki incydent ukryć i mieć nadzieję, że to jednorazowy wybryk. Opuszczenie statku przez załogę i pasażerów. Jeżeli kapitan został ranny w walce i stracił przytomność lub nie był z innego powodu w stanie protestować, reszta załogi mogła zapakować go na szalupę i opuścić statek, nie mając świadomości o jego niezatapialności. Brak broni na pokładzie wiadomo, że kapitan Miller na pokładzie posiadał broń, którą zresztą lubił się popisywać. Skoro jednak jej nie znaleziono, możliwe jest, że piraci zabrali ją ze sobą, aby skorzystać z niej w kolejnych napadach. Na niekorzyść tej teorii świadczą. Próba wezwania pomocy. Gdyby do statku zbliżyła się inna łódź, ludzie na Hoicie prawdopodobnie do samego końca nie wiedzieliby, że mają do czynienia z uzbrojonymi bandytami. Gdy zaś doszło do abordażu, napastnicy po prostu uniemożliwiliby wezwanie pomocy, być może trwale uszkadzając radio. Tymczasem wiemy, że radio nie było zniszczone, a ustawiona na nim częstotliwość ratunkowa świadczy o tym, że próbowano wezwać pomocy. Prawdopodobieństwo. Stan Hoity nie wskazywał, aby doszło tam do wymordowania załogi i prób zatopienia statku w celu zatarcia śladów. Przeciwnie, wyglądało na to, że ktoś desperacko próbował utrzymać Hoity na powierzchni. Można to pogodzić na przykład w przedstawiony przeze mnie przed chwilą sposób. Sęk w tym, że wprowadza to już dwa nieszczęścia, które musiałyby spotkać ludzi na statku. Pękniętą rurę i piratów. A im więcej w niefortunnych przypadków muszących zejść na raz, tym teoria mniej prawdopodobna. Kolejną teorią jest wyłudzenie odszkodowania. Śledztwo ujawniło, że po serii nieudanych rybackich rejsów Miller popadł w spore długi. Sama teoria była jednak trudna do wybronienia. Po pierwsze, statek dzięki swojej konstrukcji był w zasadzie niezatapialny. Co więcej, po sukcesie tego rejsu Hoita byłaby regularnie czarterowana na trasy pomiędzy Samoa i Tokelau. Pieniądze za rządowe czartery szybko spłaciłyby długi. Mimo to zastanówmy się, co może świadczyć na korzyść teorii. Opuszczenie statku przez załogę i pasażerów. Jako kapitan Miller z pewnością mógł przekonać załogę i pasażerów, że statek należy opuścić. A nawet jeśli miał z tym problem, to mógł po prostu wydać taki rozkaz i oczekiwać, że zostanie on wykonany. Brak ładunku. Aby uwiarygodnić konieczność opuszczenia statku, Miller musiał najpierw zasymulować walkę o utrzymanie nabierającego wodę statku na powierzchni. Rozsądnym wyjściem w tej sytuacji wydaje się rozkaz pozbycia się ładunku, aby odciążyć statek. Kwestią sporną jest. Niezatapialność statku. Miller prawdopodobnie wiedział o właściwościach Hoity. Jego załoga mogła, ale nie musiała być ich świadoma. Mogli więc obawiać się zatonięcia i przystać na propozycję Millera, aby statek opuścić. To mogłoby przemawiać na korzyść teorii. Problem w tym, że w przypadku znalezienia Hoity przez poszukiwaczy, Miller mógłby zostać oskarżony o niepotrzebne opuszczenie statku i narażenie ludzi na niebezpieczeństwo. Na niekorzyść teorii świadczą oczko w głowie Millera. Mając świadomość, jak bardzo Millerowi zależało na zostaniu kapitanem własnego statku, możemy raczej wykluczyć możliwość, że chciał go dobrowolnie uszkodzić lub nawet zatopić. Perspektywa poprawy Jeżeli ten rejs zakończyłby się sukcesem, zarówno Roger Perles, jak i kapitan Miller udowodniliby wszystkim, że Hoita nadaje się do pracy na tej trasie. Na moment wypłynięcia niemal pewna była dalsza regularna współpraca rządu i Millera, tak starannie wywalczona przez Perlesa. Oznaczało to, że już wkrótce Hoita zaczęłaby przynosić wymierne i regularne zyski. Z tej perspektywy próba wyłudzenia odszkodowania na poczet spłaty długów wydaje się bez sensu. Wyniki śledztwa. Śledztwo wydaje się tendencyjne, prowadzone tak, aby jak największą odpowiedzialność zrzucić na kapitana Millera. Gdyby rzeczywiście poszlaki wskazywały na to, że posunął się do oszustwa ubezpieczeniowego, które zakończyło się tragedią, byłoby to jeszcze korzystniejsze dla władz. Tymczasem oficjalny raport nie idzie w tę stronę, a mówi głównie o fatalnym stanie statku. Oznacza to, że nic nie wskazywało na chęć wyłudzenia odszkodowania. Przedstawiłem wam pokrótce teorie, które odrzucają ustalenia komisji. Zastanówmy się teraz, jakie wyjaśnienia zagadki Hoitym możemy przedstawić, jeżeli założymy, że śledztwo nie miało na celu ukrycia prawdziwej przyczyny tragedii, a niedociągnięcia śledztwa wynikały z presji czasu i ludzkich błędów, a nie celowego działania. W takim razie przyjmujemy zapewnik raport śledczych, jeśli nie w całości, to przynajmniej w większej części. Odrzucamy więc plotki o widzianych japońskich statkach, radzieckich łodziach podwodnych i ukrywaniu prawdziwych przyczyn tragedii. Zakładamy zatem, że podczas podróży pękła rura doprowadzająca wodę do systemu chłodzenia. Przez to hoita zaczęła nabierać wody, a silnik pomocniczy zasilający generator przegrzał się. Wyłączono go, a gdy zorientowano się, że statek zalewa woda, poczyniono próby podłączenia pomp pod akumulatory. Ponadto za burtę trafiła większość ładunku. Dlaczego jednak ludzie postanowili opuścić jedyne bezpieczne schronienie w promieniu dziesiątek kilometrów? Niezatapialny statek. Kapitan doskonale wiedział o właściwościach swojego jachtu. Zresztą, prawdopodobnie nie on jeden. Dlaczego nie powstrzymał ludzi przed niepotrzebną ucieczką na szalupach? Rozważmy kilka możliwości. Kapitan Miller z pewnością był świadomy niecodziennych właściwości swojego statku. Jego konstrukcja, obicie korkiem ładowni oraz ładunek pustych beczek czynił choity niezatapialną. Skoro jednak statek opuszczono, zasugerowało to badaczom, że kapitan został w jakiś sposób ranny i był nieprzytomny. Lub nawet zmarł, zanim wystąpiły kłopoty ze statkiem. Bez niego załoga i pasażerowie mogli nie wiedzieć, że nic im nie grozi i postanowili opuścić statek. Co jednak stało się z kapitanem? Miller lubił się przechwalać i popisywać swoją bronią. Może podczas jednego z takich popisów wydarzył się wypadek. Co przemawia za taką wersją? Zakrwawione bandaże. Zakrwawione bandaże świadczą o próbie udzielania komuś pomocy. Nie ma jednak pewności, czy chodzi o kapitana. Jeśli przyjmiemy, że tak, to pasuje to do teorii, że Millerowi stała się jakaś krzywda. Mógł się przewrócić i uderzyć o coś głową, lub podczas zabawy bronią przypadkowo się postrzelić i stracić przytomność z powodu utraty krwi. Charakter kapitana. Kapitan miał wiele możliwości, aby zostać rannym na pokładzie. Po pierwsze, jego zabawy z bronią palną. Z zeznań osób, które miały styczność z kapitanem, wynika, że lubił się popisywać, a jego obchodzenie się z rewolwerami trudno nazwać ostrożnym. Być może podczas wykonywania jednej ze swoich sztuczek w końcu dosięgnął go pech i Dusty się postrzelił. Jeśli nie, to oprócz nieszczęśliwego wypadku podczas codziennych obowiązków widzę jeszcze jedną możliwość. Gdy statek zaczął nabierać wody, Miller prawdopodobnie najbardziej ze wszystkich zaangażował się w ratowanie najcenniejszej rzeczy, jaką miał statku. Podczas pośpiesznych działań pod pokładem, podczas wyrzucania ładunku za burtę, w ciasnocie i ciemności, mógł łatwo ulec poważnemu urazowi, gdy zamiast próbować opanować organizacyjny chaos, zaangażował się bezpośrednio w pracę. Pozbycie się ładunku. Jeżeli kapitan był nieprzytomny, a ludzie na statku nie byli świadomi niezatapialności Hoity, to gdy zaczęła nabierać wody, sensownym rozwiązaniem mogło wydawać się wyrzucenie ładunku za burtę. Jeśli zaangażowało się w to kilkanaście osób, to pozbycie się z ładowni kilku ton wydaje się całkiem osiągalne. Opuszczenie statku przez załogę i pasażerów Jeżeli ludzie pozostali na statku, nie byli świadomi jego właściwości, to ich ucieczka na szalupach wydaje się całkiem sensowna. Zabarali przyrządy nawigacyjne i pod dowództwem pierwszego oficera udali się w stronę jednej z pobliskich wysp. Nigdy jednak tam nie dotarli. Na niekorzyść tej teorii świadczy: brak śladów krwi. Należałoby się spodziewać, że ranny kapitan pozostawi po sobie sporo śladów. Ewentualny postrzał powinien zostawić dziurę kuli lub ślad na jakiejś powierzchni. Krew zostałaby prawdopodobnie zmyta w większości przez wodę, ale można się spodziewać, że pozostałyby jakieś dające się wykryć ślady. Zwłaszcza jeśli przyczyną utraty przytomności lub śmierci kapitana miałaby być utrata krwi. Musiałby on jej stracić całkiem dużo. Tymczasem jedyną przesłanką świadczącą za tą teorią jest niepotwierdzona w raporcie informacja o znalezieniu zakrwawionych bandaży w torbie lekarza. Kolejną teorią, którą rozpatrzymy jest bunt. Późniejszy właściciel Hoity, pisarz Robin Mogan, spędził wiele lat badając przeszłość statku i opublikował swoją wersję wydarzeń jako The Hoita Mystery w 1962 roku. Mogam stwierdził, że wydarzenia zostały zapoczątkowane przez powódź, spękniętej rury chłodzącej i awarię pomp. Materace znajdujące się na prawym silniku zostały użyte albo w celu powstrzymania wycieku, albo w celu ochrony tablicy rozdzielczej przed zachlapaniem przez koło zamachowe silnika w miarę wzrostu poziomu wody. W tym samym czasie Hoita napotykała na coraz potężniejsze fale i coraz gorszą pogodę. Miller, zdając sobie sprawę, że Hoita jest niezatapialna i świadomy swoich długów, naciskał, aby za wszelką cenę kontynuować podróż. Jednak Chuck Simpson i prawdopodobnie inni członkowie załogi zażądali, aby zawrócił. Doprowadziło to do kłótni, a w konsekwencji bójki, podczas której kapitan doznał poważnych obrażeń. Hoita z jednym sprawnym silnikiem i nabierająca przez przeciek wodę wpłynęła w rejon sztormu. Wiatr się wzmagał, fale były coraz większe, a zalana i niesterowna Hoita nie wydawała się bezpiecznym schronieniem. Kapitan był nieprzytomny. W końcu, zbierająca pod pokładem woda spowodowała zwarcie i awarię jedynego sprawnego silnika. Pełniący rolę przywódcy, Chuck Simpson podjął decyzję o opuszczeniu statku, zabierając ze sobą sprzęt nawigacyjny, dziennik pokładowy i zapasy, a także rannego Millera. Czy to możliwe? Mogam stwierdza, że jeśli ze statku zauważono pobliską wyspę lub mieliznę, to Simpson mógł podjąć ryzyko dotarcia tam na łodziach ratunkowych. Czy jednak rzeczywiście tak zrobił? Co przemawia za taką teorią? Charaktery kapitana i pierwszego oficera. Kapitan był człowiekiem o dość trudnym charakterze. Choć doceniano jego umiejętności, wielu ludzi nie szczędziło krytyki pod jego adresem. Jedzenie osobno, zabawa bronią, niechęć do wyspiarzy, wszystko to mogło sprawić, że zapewnienia Millera o niezatapialności Hoity potraktowali jako przechwałki oderwanego od rzeczywistości, zadufanego w sobie człowieka. Jeżeli po stronie reszty załogi stanął znany ze sporadycznych wybuchów gniewu i niezwykle silny pierwszy oficer Simpson, mogło dojść do bardzo groźnego w skutkach sporu, w którym kapitan mający de facto rację stał na straconej pozycji. Możliwe, że Miller w końcu wybuchł, próbując za wszelką cenę zatrzymać ludzi na statku, a Chuck odpowiedział agresją. Opuszczenie statku przez załogę i pasażerów. Przyjaciel kapitana Millera, kapitan SB Brown, był przekonany, że Miller nigdy nie opuściłby w takiej sytuacji hojny żywy. Kapitan doskonale wiedział o właściwościach statku, i jeśli opuścił go na pełnym morzu, to tylko nieprzytomny lub martwy. To zaś pasuje do tej teorii. Pozbycie się ładunku. Jeżeli statek nabierał wody, to pomysł wyrzucenia obciążającego go ładunku wydaje się rozsądny. Na pokładzie znajdowało się dużo ludzi, którzy z pewnością byli w stanie wynieść z ładowni i wyrzucić za burtę całe 4 tony towaru. Zakrwawione bandaże. Jeżeli na pokładzie doszło do bójki, to możliwe, że kapitan upadł lub uderzył się o coś głową, tak niefortunnie, że stracił przytomność. Nawet płytkie rany głowy potrafią obficie krwawić, co pasowałoby do znalezionych podobno zakrwawionych bandaży. Co zaś świadczy przeciwko tej teorii? Atak na kapitana. Atak na kapitana brzmi dość nieprawdopodobnie. Miller był człowiekiem o dość trudnym charakterze, był jednak dobrym i doświadczonym marynarzem, a także świetnie znał swój statek. Jestem w stanie wyobrazić sobie próby przekonania kapitana może nawet ostrą sprzeczkę. Nie wydaje mi się jednak, aby ktoś odważył się podnieść na kapitana rękę. Dobra pogoda. Podczas podróży Hoity oraz nieco później w okolicy nie zarejestrowano burza ani sztormów. Na spokojnym oceanie nie było potrzeby opuszczania statku i przesiadania się do małych szalup. W tej sytuacji wydaje się mało prawdopodobne, aby mimo zapewnień kapitana, że są bezpieczni ludzie, postanowili uciec z Hoity. Zgodnie z tradycją serii pozwolę sobie teraz przedstawić swój pogląd na całą sprawę. Aby jednak zrobić to szczegółowo, musimy wrócić do samego początku, do osoby kapitana Tomasa Millera. Nie zamierzam oceniać jego postępowania związanego z pozostawieniem rodziny, czy posiadaniem kochanki na Hawajach. Patrząc na jego przeszłość wyłania nam się jednak obraz człowieka obsesyjnie zakochanego w morzu, stawiającego je wyżej niż bliscy mu ludzie. Dlatego też sądzę porzucił rodzinę i związał się z Katarzyną Łomalą, która kochała go takim jakim był i dawała mu tyle swobody ile potrzebował. Kupiła mu statek, o czym zawsze marzył i umożliwiła mu realizowanie marzeń o byciu kapitanem. Sęk w tym, że ludzie zapatrzeni w swoje ukochane przedmioty czasami nie dostrzegają ich wad. Bardzo prostym przykładem są starsze już auta, znajdujące się od nowości w rękach takich ludzi. Właściciele nie dostrzegają, że lakier się już łuszczy, tapicerka się wytarła, silnik nie pracuje równo, a kot zamknięty w aucie może uciec przez dziurę w podłodze. W ich oczach to wciąż jest to samo kochane nowe auto, na które wydali swoje ciężko uzbierane oszczędności. Jakiekolwiek wady będą bagatelizowali, a wszelkie atuty rozdmuchiwali. Często się psuje? Nieważne, popatrz jakie części tanie. Radio przestało działać? To nic i tak w kółko to samo grają. Nawiew nie działa? Oj, tam zawsze można okno otworzyć. Stacyjka się zacina? Oj, no raz na jakiś czas się zdarza, ale spójrz! Wyjmuję kabel ze schowka, jeden kawałek przykładam tu, drugi do klemy akumulatora i. O, widzisz, odpala. Takie przykłady można mnożyć i mnożyć i wydają się one zabawne do momentu, gdy taka osoba zmuszona jest taki swój skarb sprzedać. Wtedy okazuje się, że wycenia ona swoje auto znacznie wyżej niż rzeczywista wartość rynkowa i robi to całkiem serio. W jej oczach bowiem taki nie bójmy się tego określenia, stary trup ma wartość niemal nowego auta. Skąd o tym wiem? cóż, trochę czytałem, trochę znam życia, a trochę sam taki jestem. Nie jest tajemnicą, że jeżdżę 30-letnim autem o wartości paczki draży. Gdybym jednak musiał je wycenić, prawdopodobnie kwota byłaby bezsensownie wysoka. Wliczyłbym bowiem w nią swój wkład finansowy, swoje przeżycia i emocje z tym związane. Tym bardziej, że jest to auto wciąż dość niezawodne, choć ma swoje kaprysy. Z tymi kaprysami jednak bez trudu radzi sobie Aga, moja żona. Bez problemu umie sobie poradzić z większością usterek, a jeśli coś się przerasta, szybko znajduje na to rozwiązanie. I dokładnie tak widzę kapitana Millera, jako połączenie takiego człowieka jak ja, przywiązanego do nabytych rzeczy i Agi, zaradnej osoby, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Absolutnym marzeniem Tomasa Millera było posiadanie statku, i gdy w końcu go dostał, całkiem możliwe, że dostał na jego punkcie obsesji. I paradoksalnie, gdyby był człowiekiem niedysponującym dużą wiedzą i umiejętnościami możliwe, że bardziej by o swój jacht dbał. On jednak był doświadczonym marynarzem, w dodatku o mentalności wolnego strzelca i może nieco amerykańskiego kowboja. Radio przestało działać? To nic, i tak zwykle go nie potrzebuje. Silnik ma awarię? Jest przecież drugi, a poza tym na naprawę mnie nie stać. I tak dalej. Tu przechodzimy do kolejnego aspektu sprawy. Kiepskiej płynności finansowej kapitana Millera. Z przedstawionych wcześniej informacji wyraźnie widać, że radził sobie on kiepsko, przy czym na statku zależało mu tak bardzo, że wolał nie dojadać, nie dosypiać niż sprzedać ukochany jacht. Oczywiste staje się również, że nie było go stać na naprawę elementów statku. Całkiem prawdopodobne więc, że to z tego powodu, gdy zawiódł lewy silnik pomocniczy Hoity, do jego naprawy użyto części z prawego. Podobnie miała się sprawa z Radiem, które w momencie rejsu prawdopodobnie nie funkcjonowało od kilku miesięcy. Niespecjalnie potrzebne, brak pieniędzy, więc nie warto naprawiać. W tej sytuacji październikowy rejs był ważny dla Millera z dwóch powodów choć w sumie można to sprowadzić do jednej kwestii pieniędzy. Gdyby okazał się sukcesem, Miller odbiłby się od dna. Miał szansę na umowę o regularne rejsy i przychody pozwalające mu uregulować długi i w końcu pozbyć się mało istotnych, w jego mniemaniu, usterek na statku. Drugą kwestią był honor. Gdyby w tak kluczowym momencie jego życia Hoita go zawiodła, gdyby jej stan uniemożliwiłby podróż, gdyby wystąpiłaby jakakolwiek usterka, przez którą musiałby pozostać w porcie, Miller musiałby przyznać, że jego statek nie nadaje się do podróży, a on jako jego właściciel zawiódł. To w połączeniu z kontraktem balansującym na krawędzi zerwania mogłoby pogrzebać wszystkie jego marzenia o morskiej karierze. Rozwiązanie było tylko jedno – Hoita jest sprawnym statkiem. Miller zdolnym kapitanem, a wszelkie usterki są mało istotne, nie wpłyną na bezpieczeństwo podróży, a nawet jeśli wpłyną, to sobie z nimi załoga poradzi bez problemu. I tak widzę niedziałania Millera. Nie miał on złych intencji. Pełen wiary w Hoite wierzył, że jego stateczek podoła zadaniu, a nawet jeśli coś będzie nie tak, to jego umiejętności pomogą przezwyciężyć trudności. Po sukcesie rejsu zaś poświęci pieniądze na zaległe naprawy i wszystko będzie okej. Okay. Nie zważając więc na usterkę radia, niedziałający lewy silnik główny, zdekompletowany prawy silnik pomocniczy i opinię byłego inżyniera, że rury instalacji chłodzącej są przerdzewiałe, kapitan Miller wyruszył w kluczowy rejs zapi. Upłynął kilkaset metrów, może kilka mil, gdy zawiódł silnik. hoita została przyholowana z powrotem. Miller nie przejął się tym, przystąpił do napraw. Jako oficjalną wersję podał usterkę sprzęgła lewego silnika. Na tą chwilę nikogo nie zastanowiło dlaczego skoro usterka dotyczyła silnika lewego statek nie popłynął na prawym. Podjęto próbę naprawy sprzęgła, ale okazała się ona niemożliwa. Miller wiedział, że gdy informacja ta dotrze do urzędników WAPI mogą oni zablokować wypłynięcie statku. Tymczasem ważyły się losy jego kariery. Roger Perles, organizator przedsięwzięcia nalegał na zakończony sukcesem rejs. Do tego dochodzili kontrahenci i pasażerowie, dla których również ważne było dotarcie do celu. Rejs musiał dojść do skutku. Dlatego, aby uniknąć zatrzymania, pełny wiary w swój okręt Miller zarządził wyjście z portu o 5 rano w poniedziałek. Usterki sprzęgła lewego silnika nie udało się naprawić, ale prawy pracował normalnie, więc statek udał się zgodnie z planem na północ. Podróż trwała bez przeszkód, a obecni na pokładzie zdążyli zapomnieć o problemach w porcie. Spokojnie minął poniedziałek, noc, cały wtorek, aż nadszedł wieczór. Słońce zaszło o 18.20. Hoita wpłynęła w ciemność, a na jej pokładzie włączono światła. Kilka godzin później załoga odkrywa, że jedyny działający silnik pomocniczy zaczyna się przegrzewać. Nie mają pojęcia, że jest to spowodowane pęknięciem rury pod podłogą maszynowni. Do tej pory silnik ten napędzał generator, który zasilał pompę zęzową, która usuwała dużą część wody z przecieku. Po odkryciu przegrzania jednak silnik zostaje wyłączony, co sprawia, że problem z przeciekiem rośnie w siłę. Załoga jednak nie ma o tym pojęcia, gdyż całość ma miejsce pod podłogą maszynowni. Ludzie na pokładzie orientują się w sytuacji dopiero gdy woda zaczyna przeciekać przez podłogę maszynowni. Rzucają materacę, by próbować chronić silnik przed zalaniem, jednocześnie nadając informacje przez radio o swojej sytuacji. Kapitan Miller, przekonany, że uszkodzony jest jedynie odbiornik jego radia, liczy, że ktoś usłyszy ich wołanie i przybędzie na pomoc. Działania załogi spełzają na niczym. Silnik główny zostaje zalany, statek przestaje się poruszać. Wciąż jednak pozostają sprawne akumulatory dostarczające prąd do instalacji. Powstaje desperacki pomysł podłączenia pomp pod akumulatory, aby odpompować napływającą wodę. W międzyczasie ludzie obecni na pokładzie próbują wyrzucić zbędny ładunek za burtę, ratując statek. Za burtę trafia drewno, worki mąki, ryżu, cukru i cała reszta ciężkich przedmiotów. Puste beczki trafiają zaś do ładowni. Szczelne, wypełnione powietrzem mają zwiększać wyporność tonącego statku. W tym momencie trudno stwierdzić, czy kapitan Miller brał udział w tym procederze. Być może, zapatrzony w swój statek, bronił go za wszelką cenę, możliwe, że nawet użył swojej broni i zaszła potrzeba jego ogłuszenia. To tłumaczyłoby pogłoski o znalezieniu zakrwawionych bandaży. W międzyczasie pompa zęzowa zostaje przeniesiona wyżej, jednak woda napływa na tyle szybko, że jej instalacja się nie powodzi. Wdzierająca się woda zalała choitę, powodując zwarcie w instalacji. O 22.25 zgasły światła, a elektryczne zegarki zatrzymały się. Nie sposób ustalić, czy o tej porze na ojcie znajdowali się jeszcze ludzie. Ale jeśli tak, to znaleźli się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Do tego momentu wszystko wydaje się jasne i klarowne. Pozostaje wyjaśnienie, dlaczego obecni na pokładzie ludzie zdecydowali się na opuszczenie statku. W tym wypadku sensu nabiera wersja, w której opór stawiał kapitan Miller, zaślepiony wizją niezatapialności swojego statku. Jeżeli próbował wmusić swoją wizję innym, nawet za pomocą broni, mógł zostać znienacka spacyfikowany, na przykład ciosem w głowę. Za tym z kolei mogą przemawiać dwie poszlaki. Po pierwsze, zakrwawione bandaże, rzekomo znalezione w torbie lekarza. Mało prawdopodobne, aby ten woził je ze sobą cały czas, musiały więc zostać zabrudzone na pokładzie. Śledztwo zaś w ogóle o nich nie wspomina albo dlatego, że ich nie było, albo pominięto je celowo. Bunt na pokładzie był czymś niehonorowym, ale czy byłby to wystarczający powód do zatajenia tego faktu? Nie wiem. Jeżeli jednak uznać, że kapitan był ranny i nieprzytomny, a przynajmniej oszołomiony, mógł nie mieć możliwości zaprotestowania przeciw opuszczeniu okrętu. A jeśli był w pełni sił? Cóż, mógł być w szoku. Statek, któremu ufał bezgranicznie, w który wierzył i który miał mu zapewnić przyszłość, właśnie wypełniał się wodą, toną. Wprawdzie wiedział o jego niezatapialności, ale czy mógł wciąż w to wierzyć? Wierzył w bezawaryjność i pewność swojego statku, a tymczasem na własne oczy widział, jak maszynownia i ładownia wypełniają się wodą, powodując panikę. Niezależnie od tego, czy kapitan zwątpił w niezatapialność okrętu, którego zawiódł, czy też był nieprzytomny, a reszta załogi nie wiedziała o właściwościach statku, na którym się znajdują, zapadła decyzja o jego opuszczeniu. Na wodę opuszczono wszystkie dostępne łodzie ratunkowe, zabrano ze sobą przyrządy do nawigacji, a także broń, która mogła okazać się pomocna. Powód zabrania dziennika okrętowego jest dla mnie nieznany, podobnie jak przyczyna opuszczenia statku. Załoga musiała wiedzieć, że mają niewielkie szanse gdziekolwiek dopłynąć. Najwyraźniej byli w takiej desperacji, że mimo to podjęli taką próbę. Ich pełne intencje prawdopodobnie pozostaną nieznane. Tym krokiem przypieczętowali swój los. Gdyby pozostali na hoicie, prawdopodobnie przeżyliby do czasu znalezienia jachtu przez statek tuwalu. Mało tego, obecność ludzi na pokładzie mogła ułatwić jego wypatrzenie z powietrza. Tak jednak nie było. I kwestia dlaczego pozostanie już prawdopodobnie na zawsze tajemnicą. W miarę dryfowania choita przechylała się, a morski żywioł uszkadzał statek. Wiatr zerwał plandekę zamocowaną dla ochrony przed słońcem i deszczem. Jej część pozostała przywiązana do nadbudówki, wyglądając jakby ktoś próbował chronić mostek przed wiatrem. W tym stanie statek został znaleziony 10 listopada. Przedstawiona przeze mnie historia wydaje się niemal kompletna. Z początku wydawała mi się niezwykle tajemnicza, jednak gdy poznawałem kolejne fakty, powoli klarowało mi się wyjaśnienie całej sprawy. Przedstawiłem je wam przed chwilą. Naturalnie nie musi być ono prawdziwe. W dużej mierze opierałem się na ustaleniach śledztwa, które, jak można było odnieść wrażenie, niekoniecznie musiało być obiektywne. Jeżeli miało coś ukryć, to cóż, pewnie się nigdy o tym nie dowiemy. Jeżeli więc macie odmienne od mojego zdanie na temat wydarzeń na pokładzie Hoity, chętnie je poznam. Liczę na Wasze obszerne komentarze. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Mam nadzieję, że materiał przypadł Wam do gustu. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie itd. Tak dalej. Na razie, cześć.